Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że się słyszymy i że się widzimy. Jeśli będą jakieś problemy, to od razu piszcie, będziemy to załatwiać. A witamy Was na 269. spotkaniu Warszawskiej Grupy Użytkowników Javy. Po raz kolejny online, z oczywistych względów. Dzisiaj gościmy u siebie Piotrka Przybyła, który opowie nam, jakie są nowości, które są godne uwagi, co ciekawe, w Javie 14. Na początku chciałbym podziękować grupie Jakarta II, dzięki którym w ogóle możemy na tej platformie się dzisiaj spotkać. Oraz naszym takim zwyczajowym partnerom, czyli JetBrains, od której firmy mamy kody na produkty, ich produkty, w tym IntelliJ'a, The Chatter, które mamy książki, naszemu stałemu partnerowi Software Mill i stacji IT. Jak zawsze zachęcamy do tego, żebyście się udzielali i aktywnie brali udział w naszych spotkaniach. Wtedy te nagrody od naszych partnerów mogą trafić właśnie do Was. Jak zawsze prosimy o to, żebyście przesyłali swoje propozycje i kandydatury na wystąpienia, tak jak dzisiaj Piotrek, ale oczekujemy, z chęcią usłyszymy też, jakie macie pomysły na być może inne formy spotkań, warsztaty, coś, co możemy zrobić teraz z tymi narzędziami, jakie mamy do pracy online. Być może jako społeczność w JUG oczekujemy, że wszyscy mogą w jakiś sposób kontrybuować, więc zachęcamy naprawdę do tego, żebyście jakieś propozycje nam przesyłali. Będziemy bardzo chętnie z Wami współpracować i pomagać Wam w tym, żeby te Wasze pomysły przerodziły się w coś naprawdę fajnego. A jeśli chcecie zgłosić prezentację i w ogóle znaleźć kilka informacji na nasz temat, zapraszamy na naszą stronę warszawajug.pl. Tam też jest bezpośredni link do naszego formularza zgłoszeniowego oraz kontakty do naszej grupy, do liderów naszej grupy. Jak zawsze zachęcamy do rejestracji na JVM-owym Slacku. Tutaj mamy nowy link, który już tym razem powinien działać. Jest tam bardzo dużo ciekawych dyskusji, bardzo dużo osób z naszej społeczności, więc warto tam być, bo bardzo często tam dzieją się ciekawe rozmowy, tam dzieją się ciekawe spotkania. To wszystko, jeśli chodzi o taki krótki wstęp od nas w JUG-owy. Jeśli chodzi o tą techniczną stronę, to prezentacja Piotra podzielona jest na takie dość wyraźne części i w prawym dolnym prawie że rogu macie taką opcję Ask a Question. Zadawajcie tam pytania, które dotyczą najlepiej bezpośrednio tej części, którą właśnie słyszycie, i po każdej z tych części będziemy robić przerwę i zadawać te pytania, które będą się pojawiały na bieżąco. Jeżeli pojawią się bardziej ogólne pytania, to zostawimy je sobie na koniec, jeśli czas na ich zadanie zostanie. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie osobiście, albo podyskutować z Piotrem, albo pozdrowić rodzinę, to przygotujcie się, jakiś dobry mikrofon, być może kamera. Dajcie znać na czacie, że jesteście chętni, żeby się podłączyć. Spróbujemy Was wdzwonić tak, żeby umożliwić Wam właśnie jedną z tych czynności, o których wcześniej powiedziałem. Wydaje mi się, że to wszystko od nas z takiego wstępu i ogłoszeń parafialnych. Oddaję głos Piotrowi i zapraszam. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach. I Piotrek, głos jest Twój. Dziękuję bardzo. Witam Was na dzisiejszym spotkaniu warszawskiego JUG-a. Temat na dzisiaj to Java 14, nowości godne uwagi, po angielsku What's New and Noteworthy. Małe słowo może tutaj ostrzeżenia, slajdy są po angielsku, kod też jest po angielsku, ale to przepraszam, czy ja jestem odrobinę delikatnie zasłaniany, nie wiem, mogę się przerzucić na drugą stronę. Chyba nie. Dobra, dzisiaj mamy 21 kwietnia, dzień po otwarciu lasów, jedziemy dalej. I krótkie trzy słowa o mnie, kim jestem. Nazywam się Piotr Przybył, możecie mnie łapać na Twitterze lub na Telegramie pod moim uchwytem, jak to się mówi, Piotr Pyży. Jestem samozatrudniony na stanowisku Remote Freelance Software Gardener i pracuję na co dzień z tego właśnie miejsca. Tutaj pracuję, tu są te drugie drzwi po lewej, więc dla mnie praca zdalna to jest normalny stan rzeczy, tak to właśnie u mnie wygląda. Natomiast przyznam, że dzieci na przykład są w przedszkolu i tak dalej, więc to nie jest normalna praca zdalna, co teraz się odbywa. Robię też wykłady na różnych konferencjach, na jugach, jestem też trenerem w paru firmach, między innymi w Cementis.
Z jawą mam do czynienia od jawy 1.3, a zdarzyło mi się bankrutować kod nawet na jawę 1.2.2, jeśli dobrze pamiętam. Także to nie jest pierwsza nowa wersja, którą widzę, nie pierwsza migracja, która potencjalnie mnie czeka. Jak widzicie, nawet jak pojadę na wakacje, nie wiem, czy w tym roku będą wakacje, ale jak się jeździło dawniej, wiecie, na wakacje, to okazywało się, że jawa była gdziekolwiek się nie obróciłem, nawet na ścianie hotelu. Małe ostrzeżenie na początek, mój mały safe harbor statement, caveat auditoris, moi drodzy, niech strzegą się słuchacze. Nie zakładajcie niczego na podstawie tej prezentacji, a raczej weryfikujcie, bądźcie krytyczni. Wiecie, ja nie jestem człowiek ze stolicy, ja na warszawskim jogu nigdy nie byłem, naprawdę jestem tylko wirtualnie, ja jestem ze wsi, jestem prosty chłopak ze wsi, ja wam pokażę, jak jestem. Ja jestem taki prosty chłopak ze wsi, że mnie nawet słoma z butów wystaje, więc ja się mogę po prostu mylić. No, mylić się z rzeczą ludzką, pamiętajcie o tym. Jedziemy dalej. Pierwsze pytanie, które sobie wiele osób zadaje i dotyczy ono tych wszystkich wersji, które nie są LTS-ami, czyli na przykład 12, 13 i tak dalej, aż do 16 włącznie, to czy powinno się przemigrować na taką wersję, czy powinno się raczej trzymać ostatniego LTS-a, czyli na przykład Java 11. Zakładam dość optymistycznie, jak się niestety okazuje, że jesteście już na Java 11, na ostatnim LTS-ie. Odpowiedź oczywiście godna każdego wstrzymującego się konsultanta, czyli to zależy. Migrowanie do takich wersji, które nie są LTS-ami, ma kilka plusów i minusów. W zasadzie czeka was coś takiego jak support cliff, czyli jak zakładam, że jesteście na przykład na OpenJDK, no to jak będzie wydana nowa wersja, to ona nie będzie utrzymywana, w tym momencie na przykład 14 nie będzie utrzymywana już w październiku przyszłego roku, czy nawet na koniec września, prawda? Więc musicie sobie, albo się będziecie musieli przemigrować wtedy natychmiast na 15, albo będziecie musieli sobie znaleźć jakiegoś dostawcę, który będzie dla was Java 14 nadal utrzymywał, dorzuca tam poprzednie wersje i tak dalej. Były głosy, że na przykład Azure ma utrzymać niektóre wersje nie LTS-owe, jak były LTS-ami, czy to wyjdzie w praniu, jak to się okaże, to tego nie wiem. Kolejna rzecz, jeżeli się trzymacie w chmurze, gdzieś tam magazynujecie swoje aplikacje w chmurze i dane i tak dalej, no to jest mała szansa, że chmury będą się co 6 miesięcy przerzucały na nową wersję Java, raczej 8, 11, spodziewam się oczywiście 17. Kolejna rzecz, wiele osób słyszy, że na przykład rekordy, no tylko że rekordy w Java 14 są dostarczane jako preview feature. I one domyślnie, preview features nie są dostępne dla wszystkich, to znaczy my w kodzie możemy to napisać taki preview feature, ale inni muszą wykorzystać, też u siebie włączyć przełącznikiem preview feature, że są gotowi na uruchomienie takiego kodu, który zawiera takie właśnie jeszcze niefinalne różne szmery, bajery w kodzie. Kolejna rzecz, jest potrzeba ponownego kompilowania preview features dla kolejnej wersji. Załóżmy, że rekordy nic a nic się nie zmienią między wersją 14 a 15, mimo to dla wersji 15 trzeba będzie skompilować źródła ponownie, bo bytecodu z Java 14 z preview features nie da się uruchomić na Java 15 po prostu i to dotyczy każdej innej wersji zresztą też. Więc jeżeli preview feature jest skompilowane na wersji X, to tylko na JVMC X będzie działać, nie na żadnej innej. I też o tym trzeba pamiętać, też jest jakaś cecha. Z kolei można na przykład mieć korzyści z tego, że się przemigrowało bardzo szybko. Wiele firm nie czekało na Java 11, tylko przerzucały się od razu na Java 9 ze względu na to, że wystąpiły w Java 9 stringi w formacie właśnie compact strings, czyli że tam jeżeli miało się tylko z zakresu powiedzmy angielskiego czy też z zakresu ASCII te napisy, no to w tym momencie one asymptotycznie zajmowały połowę tej pamięci, połowę tego RAMu, które zajmowały wcześniej w Java 8, więc niektóre firmy nie czekały na Java 11, tylko oszczędzały miliony monet już w Java 9, mimo że musiały się na 10 i 11 w międzyczasie przerzucić. Pojawiają się nowe garbage collectors i tak dalej. Z tego co wiem, to w Java 15 ZGC, przepraszam, i Shenandoah mają być dostępne produkcyjne i tak dalej. No to może nie chcecie czekać do 17, jeśli macie na przykład jakieś wyzwania szczególnie związane z garbage collectingiem, tylko chcecie wskoczyć już na 15, bo one będą już tam produkcyjnie dowiezione, nie jako jakoś preview features i tak dalej, czy non-standard features. Kolejna rzecz to oczywiście też wsparcie, czy informacja zwrotna dla całego, powiedzmy, teamu Java, jak to wszystko lata, jak to widzimy, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, jak moglibyśmy to widzieć. I z tego względu de facto wszystkie preview features są utrzymywane teraz przez minimum dwie wersje, bo
Jedna wersja oznaczałaby tak naprawdę tylko 3 miesiące takiej informacji, natomiast dwie wersje oznaczają 9 miesięcy, bo wiecie, 3 miesiące przed wydaniem, code freeze, te rzeczy i tak dalej. Więc to jest też opcja, możecie przetestować, może macie jakiś pet project, przepuścić je, przerzucić nas na taką właśnie jawę z preview features i powiedzieć gdzieś tam, nawet może nieformalnym kanałem, ale wiecie, dzielić się tą wiedzą, żebyśmy mieli szansę wpłynąć jakoś. Okazuje się, że czasami można, na przykład zamiast break my yield, switch expressions. I kolejna rzecz to jedzenie słonia małymi kawałkami. No jest taka zagadka dla dzieci, jak najlepiej zjeść słonia i odpowiedź to oczywiście kawałek po kawałku. A w związku z tym, jeżeli jesteście teraz na jawie 11 i musicie się za jakiś czas przerzucić na jawę 17, no to może być bardzo duży skok, żeby to zrobić naraz. Natomiast jeżeli będziemy się migrować na przykład z jakimś mikroserwisem, który nie przewidujemy, że tam jakoś wybuchnie czy coś takiego, co 6 miesięcy, no to nie będzie wtedy wielkiego dramatu pod tytułem o nie migrujemy na 17, bo to będzie za duży skok. Nie? Tak jak wiele firm nadal nie przechodzi na 11, bo się po prostu tego wściekle boi, bo mają problemy, bo legacy i tak dalej, siedzą na 8 i będą płacić coraz cięższe worki pieniędzy za utrzymywanie tej 8. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wersje Javy, które nie są LTS-ami i te wszystkie preview features, to nie jest jakiś taki monkey soft albo banana soft, że to jest taki wydane po łebkach, tak naprawdę tylko 17 się będziemy martwić. Nie, one są wszystko wydawane tak samo, tylko że kontrakt dotyczący preview features jest taki, że słuchajcie, to się jeszcze może zmienić w następnej wersji, więc to nie jest zabite już, zapalowane na zawsze. A jeśli chodzi o nie LTS-y, no to po prostu kontrakt stojący za OpenJDK ze strony Oracle Corporation wygląda mniej więcej tak, że mówią, że oni będą wspierali przez 6 miesięcy i nie dłużej. No ale w tym momencie wskakuje wam, prawda, adoptować OpenJDK i inni dostawcy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jakość kodu, wydajność i tak dalej, nikt tam z tego co wiem nie spuszcza stronu i jest trzymane odpowiednio wysoko. Dobra, to pogadajmy chwilę o Javie 14. Java 14 ukazała się miesiąc temu. Tydzień temu ukazała się już wersja nawet 14.01, tam jakieś drobne rzeczy z IANY, ma jakieś time zone czy coś takiego jeszcze doszły. W Javie 14 pojawiło się 16 JEPów, więc to jest więcej nawet niż w Javie 12 i 13 razem wziętych, także no, obrodziło w JEPy. Inna sprawa, że te JEPy niektóre są takie dosyć krótkie, bym powiedział, nie wszystkie są wielkie i spektakularne. Tutaj macie, w ogóle slajdy są online, tu macie na dole odnośnik, tu wszystko są klikane linki, więc możecie sobie wejść, polecam wam przeczytać sobie release notes i dowiedzieć się punkt po punktu, co tam zostało zmienione i tak dalej. Co się pojawiło? Mamy nową składnię, między innymi Switch Expressions, to już wjechało nie jako preview feature, tylko normalna, po prostu finalna wersja Switch Expressions. Mamy preview features, takie jak rekordy, jak multiline string, jak pattern matching z instance of. Mamy też wreszcie dwa moduły w fazie inkubacji, czyli tu mam zaznaczony jeden, Foreign Memory Access, a jeszcze tam chodzi o ten Native Packaging Tools, to jest drugi moduł. Tutaj mamy, jak widzicie, listę z 8 JEPami, tu jest kolejnych 8 JEPów. Kwestia załatwiona, myślę, koniec prezentacji i pora na CS-a. Dobra, no to pojedziemy w takim razie o Switch Expressions. To jest teraz już standard feature, to jest implementacja JEPa 361. Zostało to wprowadzone po raz pierwszy jako preview feature w Javie 12, zostało zaktualizowane w Javie 13, tam się składnia delikatnie zmieniła. I teraz podstawowa różnica, takie wróćmy do podstaw, jaka jest różnica między wyrażeniem a statement expression, wyrażenie i instrukcja, wyrażeniem i instrukcją. Przepraszam, chyba pierwszy raz robię po polsku, stąd na bieżąco muszę trochę tłumaczyć. Mamy takie coś, tu widzicie te pierwsze linijki, to jest właśnie statement i żeby zmienić wartość tej nomen wartości, no to muszę się posiłkować efektem ubocznym, prawda? Tutaj wpisuję 12, tutaj wypisuję, czy wpisuję, ustanawiam wartość 17 dla tej wartości tutaj. Natomiast takim jakby odpowiednikiem tego w Javie jest tak zwany ternary operator, który działa trochę jak wyrażenie. Tutaj są święte boje, czy to jest wyrażenie, czy nie, ja nie chcę wnikać, prawda, w Flame Wars, czy to jest wyrażenie, czy nie, ale generalnie widzicie, takim jednolinijkowcem można to zrobić, mógłbym tutaj zrobić final int value 2 na przykład i też by to zadziałało i byłoby to w tym momencie jako wyrażenie. I oczywiście nie mogę się tutaj nie zwrócić do skali, a w skali wszystko jest wyrażeniem,
W związku z tym w skali if nawet ma swoją wartość i można to załatwić w ten sposób. Widzicie, taki if, z ifa może wyniknąć 12 lub 17, w związku z tym nie ma potrzeby istnienia tego potrójnego operatora, czy jak to się po polsku nazywa. I to są takie wyrażenia switch, które znamy z Javy, wiecie, z każdej Javy, która była, z 11 i nawet one do tej pory działają, one nie zostały usunięte. Tutaj standardowo, jeżeli tam, ile mamy lekcji, jeżeli to jest poniedziałek lub piątek, to mamy 6. Tutaj mamy przykład na fallback, czyli że takie przeskakiwanie, że jeżeli tu mamy Wednesday i nie pojawi się w międzyczasie break, no to przeskakujemy do następnego przypadku, w związku z tym w środę, w czwartek mamy 8 lekcji i tak dalej. To wszyscy znamy, to chyba nie ma żadnego szału. Natomiast podobne coś się pojawiło w Javie 13, już dokładnie to składnia z yield, w wersji 12 to było break, tam właśnie były problemy, dlatego to zmienili, ale w wersji 14 też to już tak wygląda jak w 13, czyli możemy sobie zwrócić dla piątku, i przepraszam, poniedziałku dla piątku możemy zwrócić sobie 6. I szukałem dobrego tłumaczenia dla słowa yield, które by to oddawało, i ktoś na jednym ze szkoleń mi powiedział, że można tutaj przetłumaczyć yield jako zawynikować. I to w sumie jest, nie wiem, to chyba nie jest poprawne słowo, to jest jakiś neologizm, ale ciekawie to brzmi, moim zdaniem oddaje istotę rzeczy. Czyli w przypadku poniedziałku i piątku zawynikuj szóstką. I zwróćcie uwagę na to, że ja tutaj nie ustanawiam żadnej zmiany pośrednio, niczego takiego, po prostu daję tutaj return, switch, przełączam się po tym dniu i stąd już bezpośrednio zwracam wartość, więc tutaj zostanie zwrócone, na przykład dla soboty zostanie zwrócone 0. Przy czym ta składnia nadal, jak widzicie, ma tutaj fallback. Jest to przeskakiwane na następny przypadek. Jest natomiast taka składnia lambdziasta, że tak powiem. Można sobie zrobić to ze strzałkami. To jest 12, 13 i 14 już też oczywiście, czyli Monday, Friday, i wtedy widzicie, tak jak w przypadku, to bardzo przypomina lambdę, dajemy sobie strzałkę i zwracamy w tym momencie 6. Tu zwracamy 7, 8 i 0. Oczywiście tutaj nie ma fallbacka, nie ma potrzeby dawania tutaj żadnych instrukcji break i tak dalej. To po prostu skoczy na przykład w czwartek, to skoczy w czwartek, zawynikuje ósemką i jest koniec. Tutaj nic więcej nie ma do dodania. Wyrażenia switch muszą być wyczerpujące. W ogóle to może przełączmy się na kodzik, zobaczę, czy jestem w stanie się przełączyć szybko na kodzik, bo na wszystko mam kod, jak to mówią, gadać to sobie możemy, ale kod jest chyba trochę lepszy. O, tutaj mam taki kodzik, zobaczcie, odkomentujemy te linijki i tu mam błąd kompilacji, bo co mi krzyknie, że haha, no niestety ono nie wyczerpuje, ten switch, to wyrażenie switch, przepraszam, tak, expression, wyrażenie, tak, to wyrażenie switch nie pokrywa jakby wszystkich możliwych przypadków, nie wyczerpuje wszystkich możliwych przypadków, w związku z tym to się nie skompiluje i oczywiście nie jesteśmy w stanie wypisać tutaj wszystkich intów po kolei, no to co możemy zrobić, możemy dodać jakiś taki default, no na przykład minus jeden, ja nie wiem, czy to ma sens, być może nie ma, ale no to jest sposób na to, żeby to się skompilowało, o to w tym chodzi, nie? Że musi to być wyczerpujące. Tak samo jak na przykład tutaj dla Integera, gdybym tutaj to, zobaczcie, skasował, przepraszam, dla Enuma, no to też krzyknie, że się nie skompiluje, haha, bo tutaj jest problem widzicie, z wtorkiem. No wtorek jest tutaj niewyczerpany w tym przypadku. Okej, okay, więc mamy to. Tak, lecimy dalej. Czyli to jest właśnie strzałka, jest takim stylem bardziej, czy przypomina lambda, natomiast to oczywiście nie jest lambda, nie ma tutaj fall through, czyli tego przeskakiwania między gałęziami. Natomiast cały czas możliwe są bloki. Możliwe są bloki, mam tu gdzieś jakiś przykład na blok. O, tu mam przykład na blok. Właśnie widzicie, tutaj mamy cały czas. Dobra. Tutaj na pewno mam przykład na blok, czyli widzicie, jeżeli potrzebujecie mieć jakiś efekt uboczny, no to cały czas tu może być ten styl lambda, a tu możecie sobie otworzyć nawiasy wąsiaste, czy tam wąsiate, czy jak tam w stolicy mówicie, jakiś efekt uboczny, na przykład jakieś logowanie czy coś, nie wiem, czy to jest dobry pomysł takie coś w kodzie zrobić, no ale da się. I wtedy trzeba oczywiście dać yield, zawynikować w tym wypadku zerem i już wiadomo, co się stało. I oczywiście w switch expression integer nie jest, przepraszam, return nie jest dozwolony. Tutaj mam taki przykładzik na to, o, to sobie może zakomentuję, żeby nie było nam to nie przeszkadzało. A tu zobaczcie, taki mam kawałek kodu. Jeżeli chcę sobie zrobić return, to nie jestem w stanie zrobić tego, jak mówią, returna tutaj, no bo z tego powodu właśnie mamy słowo kluczowe nowy yield, a nie return, bo nie, że tak powiem, trudno byłoby wyłuskać i się dobrze domyślić, czy chcemy zwrócić stąd,
i przypisać dwa razy input do outputa i na przykład w kolejnych instrukcjach coś jeszcze z tym outputem robić, no bo niestety on nie jest tutaj final, czy chcemy w ogóle wyskoczyć i zwrócić z całej tej metody, czy też funkcji. Dlatego to jest zabronione i można takie coś zrobić w tych switchach, które znamy, w instrukcjach switch, ale nie można tego zrobić w wyrażeniu. To jest niemożliwe. Natomiast można oczywiście robić, i to jest rzecz, która trochę niektórych może zaskakiwać, można robić return w instrukcji switch. Instrukcja switch też może teraz działać z tym takim stylem lambda, więc widzicie, niestety trochę namieszali. Tu można dać return i w tym momencie to znaczy, że od razu wyskoczę z tej funkcji, prawda? Z tej tutaj funkcji od razu wyskoczę z wartością input plus 1. Natomiast jeżeli chciałbym tutaj dopisać return i w tym momencie zamieniam switch statement na switch expression, no to tu zaczyna krzyczeć, że właśnie to jest niemożliwe. I tak na dobrą sprawę różni się switch expression od switch statement. Nie różni się tym, czy wykorzystujemy tę strzałkę, czy nie, tylko różni się tym, w tym przypadku, czy przypisujemy stąd wartość do czegoś, czy nie. Na tej podstawie kompilator rozpoznaje, czy to jest wyrażenie, czy to jest instrukcja. To, że muszą być wyczerpujące, to tu już mieliśmy, czyli widzicie, switch statements też muszą być wyczerpujące. Tu oczywiście podobny przykład jak tam, tylko w tym jest statement, tam był expression. I teraz jedna ciekawa rzecz jest tutaj. One nie potrzebują już konkretnego typu przypisanego wyrażenia switch. Tak, wyrażenia, cały czas pilne, czy mówić. Widzicie tutaj sobie, oczywiście to nie jest to poprawny sposób na robienie nowego randoma, ale możemy sobie jakoś tak na potrzebę chwili demka zrobić randoma, sobie przełączamy się tutaj po tym inpucie i teraz jeżeli to jest od 0 do 4, to wtedy wpisujemy I'm very small, a jeżeli nie, no to wypisujemy sobie to, co do nas tutaj przyszło. Przerzucę się na samą górę. O właśnie, czyli mamy ten przykład tu nawet odpalony, rzućmy sobie go, zobaczmy, co nam wyleci. Czy coś w ogóle wyleci? O, widzicie, wyleciało, tak. Czyli tutaj musiało być coś, co jest very small, czyli od 0 do 4 i wyskoczył nam stąd string. A tu nam z kolei wyskoczyła 6 i to jest integer. W tym tutaj właśnie o kodzie, więc możemy, to nie ma tak, że zawsze trzeba zwracać dokładnie tym samym typem, czyli tylko raz może to, widzicie, być string, raz może być integer i tu się wściekle na przykład przydaje var, no bo oczywiście możemy wpisać tutaj object, no tylko, że wszystko jest obiektem, jeżeli chcielibyśmy coś dalej tutaj robić z tym stuffem, no to niekoniecznie to może być właśnie, że tak powiem, pokrywane przez object. Jak piszemy tutaj, że to jest integer, to oczywiście nie zadziała nam ta gałąź, bo ta chce mieć napis. No to jeżeli zwrócimy z tego napis, gdzieś mi zjadł R, string, to też nam nie zadziała, bo co? No bo tutaj to jest integer. No można spróbować wpisać serializable, ale to nadal nie jest to, bo tu wiecie, var wygeneruje nam po prostu przecięcie tych typów, przecięcie integera i stringa i to jest jedno z tych miejsc, gdzie var jest nie tylko stosowany, czy daje nam ten potencjał, że jest nie tylko i wyłącznie jakimś takim, a żeby nie pisać sobie dużo znaków, żeby po prostu mniej było znaków do przeczytania, czy do wypychania do gita, nie daj Boże z git push force, ale tu jest rzeczywiście potencjał vara wykorzystywany, ta inferencja typów. Lećmy dalej. Tak, to mieliśmy. Fajny jest ten artykuł, polecam wam do przeczytania, że to nam w przyszłości umożliwi pattern matching, przejdziemy sobie prawdopodobnie, to będzie bardzo dobrze działało z rekordami albo z typami, które da się poddać dekonstrukcji. Tu gdzieś na dole widać, o widzicie takie coś, więc string będziemy sobie mogli nawet po typach tutaj wyciągać albo robić sobie nawet gdzieś tutaj chyba była jakaś dekonstrukcja, o tu jest, mamy nawet dekonstrukcję, widzicie, tak jak macie, nie wiem, w skali metody unapply w obiekcie stowarzyszonym te klimaty, więc podobna koncepcja szykuje się, jeśli chodzi o switch expressions w połączeniu z rekordami. I to właśnie wam powiedziałem, że mogą być bardzo, bardzo z tymi rekordami przydatne. I teraz halo Warszawa, czy mamy jakieś pytania, czy jedziemy dalej? Pojawiło się tak naprawdę jedno pytanie, ale jest bardzo ogólne i myślę, że zostawimy sobie je na początek. Okay. Jak na razie do switched expression pytań nie ma? To dobrze, to lecimy dalej.
Preview Features, moi drodzy, żeby porozmawiać sobie o rekordach, o tych właśnie wielolinikowych napisach i tak dalej, no to trzeba uruchomić, one występują jako Preview Features w Java 14, w związku z tym trzeba uruchomić Preview Features zarówno na etapie kompilacji, jak i potem uruchomienia. To jest implementacja czy realizacja LJAPA 12 i sprowadza się to tak na dobrą sprawę do włączenia minus minus i enable preview tam po Mavenach, Gradlach, po IDE, czy jak kompilujecie jeszcze ręcznie, albo macie jakieś dzikie skrypty i tak dalej. I teraz tak, zeszłoby nam na to jakieś 15, może 20 minut, dlatego bezczelnie zrobiłem taki skrót. Tutaj macie slajdy, albo tutaj macie wideo dokładnie do miejsca, gdzie opisuję, jak to dokładnie działa. A teraz wam taki telegraficzny skrót przedstawię. Jeżeli dajemy sobie enable preview, to dany kompilator w danej wersji Java umie skompilować preview features tylko dla siebie. Z kolei i musimy włączyć, że to jest kompilujemy dla tej wersji i kompilujemy właśnie, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje z Drwiną, myślę, i zgadzamy się na to, żeby tam były te preview features. A w związku z tym one zostaną skompilowane i zostanie to umieszczane w wersji klasy, dokładnie jaka to jest, czy ta wersja Java na przykład 14 wykorzystuje, czy ten plik klasy jest na przykład w wersji Java 14 i wykorzystuje preview features, czy nie. Następnie, gdy uruchamiamy to, czy już nie na naszym komputerze, tylko nie wiem, gdzieś po cloudach albo u jakichś innych ludzi, to lata no, on-premise, to oni też muszą u siebie na JVM-ce włączyć enable preview i co więcej, jedna i druga wersja, czyli wersja kompilatora i wersja Java, która uruchamia, musi się zgadzać. Oczywiście dla JShella to też działa enable preview i tak dalej, więc jeżeli chcecie na przykład bawić się z rekordami w JShellu, też musicie dać enable preview. Jedna rzecz, która może być istotna w, przepraszam, złe okno, w IntelliJ-u, to jest jak sobie wskoczycie tutaj, czasami się trochę problemy robią z Gradlem, zauważyłem, to gdzieś tutaj mamy Open Module Settings, tak, i widzicie, tutaj trzeba sobie wybrać, jak mamy projekt, to w projekcie musimy sobie wybrać, to jest 14 preview i też was to zapyta, czy jesteście zdrowi na ciele, umieścić coś tam, trzeba kliknąć, tak, zgadzam się, więc tutaj, ale też czasami z niewiadomych dla mnie powodów wyskakuje, że tutaj na module też trzeba zrobić preview. Historia się po prostu powtarza, więc pilnujcie, szczególnie przy Gradle, żeby ten language level był na 14 preview i tutaj, a w module czy w modułach i tu na poziomie języka. W ogóle, jeżeli chcecie wiedzieć, jak szybko sobie zainstalować Java 14, to od IntelliJ'a 20.21 jest świetna opcja. Proszę bardzo, sobie klikamy tutaj na wersję, można sobie dać add SDK, klikacie sobie download JDK i proszę bardzo, na przykład jest OpenJDK albo jest Adopt OpenJDK, wybieracie co chcecie, która wersja was rajcuje. Tutaj jest dla Adopt OpenJDK jest więcej wersji, proszę bardzo, cyk, cyk, więc możecie sobie kliknąć, czas pras, tu wam weźmie, zainstaluje. Moim zdaniem to przypomina to dosyć SDK-mana, ale można to sobie tutaj wyklikać, więc nie trzeba, szczególnie pod Windowsem, jakoś się nie wiadomo jak z tym bawić, czas pras, tu bierzecie, IntelliJ wam trzyma kolejne JDK w kolejnej wersji, i tutaj sobie tylko przełączacie, że chcecie mieć 14 preview do zabawy na przykład z tym projektem na GitHubie. Ok, wracamy do slajdów. Coś jestem nie tak, albo wróciłem. Chyba wróciłem, tak, bo kliknąłem tam na dole. Nie szkodzi, szybko się przerzucimy. Tu byliśmy text blocks. Tak, czyli bloki tekstowe. Teraz i to jest właśnie preview feature, więc jeżeli chcecie się bawić z tymi text blocks, to musicie sobie włączyć preview features. Pojawiły się w Java 13, w Java 14 zostały rozszerzone, teraz aktualnie to jest prawda, ode do młodości Mickiewicza i to jest ten sposób stringów, czy zapisów stringów, czy napisów, który znamy, który jest obecny we wszystkich chyba wersjach Javy, z tego co wiem, i oczywiście nadal działa w 14, nic mi nie wiadomo, żeby miał kiedyś przestać działać, tylko widzicie, znamy tutaj, prawda, wstawianie nowych linii, też nie najbardziej fortunne, no bo na Windowsach może to nie do końca działać, czy na Macach. Ale gorzej to wygląda, jeżeli trzeba się zacząć bawić jakimś JSON-em, no to wtedy już się zaczyna robić sieczka, nie? Żeby to ładnie tam, wiecie, powypluwało i nie chcemy dawać tych pojedynczych, tylko, nie wiem, ktoś ma kiepski parser JSON-a i wymaga akurat podwójnych, normalnych apostrofów. No to można sobie właśnie zrobić takie coś, wpisać sobie raz, dwa, trzy, dać Enter, nową linię i lecimy teraz linijka po linijce, tam sięga i gdzie wzrok nie sięga i tak dalej. I na samym końcu też to zamykamy trzema znakami cudzysłowu i to w tym momencie jest nasz text block. I widzicie, nie musimy tutaj dodawać żadnych znaków tam ciach czy w tył ciach N, jak u mnie na studiach mówiono.
Jeszcze lepiej to wygląda w przypadku JSONa i jeszcze lepiej wygląda to w IDE, bo ten JavaScriptowy plugin nie umie jeszcze w kolorowanie tekst bloków w Javie. To pozwólcie, że znajdę to w IDE, będzie to wyglądało lepiej. Tu mamy bloki tekstowe, lecimy bloki tekstowe. A hopciup, a uruchomimy to sobie, a czemu nie? Zobaczymy, czy nam to wypluwa. Tu widzicie, jak nam to wypluwa, więc wszystko się zgadza. Tutaj mamy kawałek ody do radości, tam wcześniej zdefiniowany, tu mamy dwa razy tego samego JSONa, JSON się znalazł. I tu mamy ten jeden sposób znany nam zapisu, tu jest ten drugi, jak widzicie, jest trochę czystszy. Tu jest ta zabawa z tabulatorami i w tym ciachami i enami, natomiast tutaj jest to zapisane w ten sposób. I właśnie przy takich różnych dziwnych łamańcach, na przykład przy zapytaniach SQL i tak dalej, bloki tekstowe bardzo się przydają, bo widzicie, jest dużo mniej zabawy w tak zwane escape'owanie. Jak to strasznie brzmi. Dobra, lecimy dalej. Jak się definiuje właśnie taki blok tekstowy, czyli trzeba dać trzy razy podwójne ciapki, trzeba wcisnąć Enter, to jest ważne, w którymś miejscu trzeba zamknąć trzema znakami cudzysłowu. Pozycja tego zamykania ma znaczenie, to nie jest dowolne miejsce, znaczy możecie wstawić w dowolnym miejscu, ale w zależności od tego, gdzie wstawicie, to trochę będą inne rezultaty, o tym za chwilę. I jak, to jest tylko sposób na tworzenie nowych napisów. Jak już macie ten nowy napis w ręku, to on się nie działa, nie różni w stosunku do wykorzystania już później, jak on sobie gdzieś tam leży na storcie, na przykład to nadal się wykorzystuje tak samo jak każde inne napisy. I przejdźmy sobie tu na koniec, gdzieś miałem taki przykładik właśnie na to, co się nie kompiluje. Zobaczcie, te trzy przykłady się nie skompilują. Ten się nie skompiluje, bo tutaj nie ma entera. Ta linijka 158, ta, tu się nie skompiluje, bo nie ma entera. Musi być Enter i wtedy się kompiluje. Ta się nie skompiluje i to nawet widać, że on tutaj dalej koloruje to na zielono, bo tutaj nie ma zamknięcia, więc zamykamy trzema znakami cudzysłowu i wtedy się ładnie jest, prawda, rozpoczęcie i zakończenie i tak nam to elegancko działa, więc to jest wymagane. I tu oczywiście, jak chcecie mieć w środku trzy po drodze, raz, dwa, trzy cudzysłowy, no to który z nich trzeba tutaj dać symbol ucieczki. Ja sugeruję dawać przed pierwszym, możecie dać przed dowolnym. Chodzi o to, że jeżeli chcecie mieć w środku trzy lub więcej znaki cudzysłowu, no to któryś trzeba, prawda, dać przed nim w tył ciacha. Teraz może tutaj sobie odpalmy ten kawałek kodu. Pemperempem, gdzieś tu miałem indentation test, tak, to tu już Mickiewiczowi na razie podziękujmy. Indentation test, o i widzicie takie coś, tu popatrzmy, tutaj macie wyjście, żeby nie było, że kłamie, bo na slajdach to sobie mogę wszystko napisać, nie? Tak, czyli to jak widzicie nie ma wcięcia, to nie ma wcięcia i to nie ma wcięcia i tu widzicie w wyniku, że to nie ma wcięcia. Ale patrzycie na kod i mówicie, ale jak to nie ma wcięcia, jak tu widać, że może nie ma wcięcia, ale tu widać, że ewidentnie wcięcie jest, ale mimo to jest wygenerowane, że nie ma wcięcia. Natomiast to ma wcięcie i to ma wcięcie i to ma też bardzo duże wcięcie, mimo że jakoś nie jest szczególnie dużo dalej niż jakieś inne przykłady. Linii tylko można zamknąć w tej samej linii. Można mieć puste linijki pomiędzy, tutaj cyk, zobaczcie, mam prawda, jedną linijkę, to mam dwie puste linijki, nie ma problemu. Teraz sobie dam white spaces, żeby było je widać. O, i teraz może będzie, wytłumaczę wam, skąd się bierze te całe wcięcia i skąd ten taki małe zdziwienie może być. Otóż koncepcja jest taka, że w pierwszej kolejności, jak jest ten algorytm od wcięć odpalany, to pomijane są wszystkie linie, które mają tylko i wyłącznie białe znaki. Więc na przykład ta linia będzie pominięta, bo ona ma tylko tabulatory i spacje, nie ma niczego. Więc tak naprawdę akcja rozgrywa się tylko w tych trzech linijkach. I wiecie, to wieczne spory, czy robić wcięcia tabulatorem, czy robić spacjami dwiema, czy czterema, czy czasami trzema, czy ośmioma i w ogóle. No to chłopaki od Javy się od tego odcięli i zrobili to w prosty sposób. Każdy biały znak liczy się po prostu za jeden. Sztuka jest sztuka i tyle. I jak algorytm idzie, to opuszcza sobie wszystkie linie, które mają tylko białe znaki, więc linię 208 w tym wypadku opuści i wskakuje na wszystkie pozostałe linie i patrzy, czy wszystkie linie zaczynają się od białego znaku. Jeśli tak, to z każdej linii bierze po jednym białym znaku i kasuje.
i to się zapętla, sprawdza, czy wszystkie linie są tak zrobione, że się zaczyna od białego znaku. Wszystkie mają, no to kasujemy. Kolejny raz wszystkie mają biały znak, no to kasujemy. I teraz dochodzimy do momentu, gdzie mamy tabs i widzicie, tabs już nie ma żadnego białego znaku, więc algorytm staje i dlatego właśnie wynik wygląda tak, a nie inaczej. Dlatego, że wyciął trzy tabulatory stąd, trzy białe znaki, akurat one były tabulatorami, wyciął po trzy spacje stąd i po trzy spacje stąd. Jak ja to cofnę, tak jak to wygląda oryginalnie, to widzicie, zapis w kodzie jest taki, natomiast zapis w rezultacie jest taki. A jak już to wejdzie na uruchomienie, bo są kasowane białe znaki na przodku, po prostu. Oczywiście łączenie tych napisów, czy też tak zwana konkatenacja działa tak samo. Jeżeli macie potrzebę dodać sobie na przykład jakieś tabulatory z przodu, nie ma problemu. Jak już sobie utworzycie te napisy, to tak samo można sobie, bo nie ma, bloki tekstowe, to nie ma tam żadnej interpolacji, jak to się, nie wiem, czy to się poprawnie mówi, ale to interpolation of strings, tak to jest po angielsku. Na przykład kojarzycie w skali, jest jakieś tam dolary są i tak dalej. Tutaj nie ma niczego takiego, nadal trzeba wykorzystywać metodę statyczną string format, albo od Java 13 pojawiła się nowa metoda formatted, która się robi dokładnie to samo, co string format, tylko tyle, że na tej instancji. Nawet nie wiem, czy nie możemy patrzeć, o widzicie, tak, czyli bierze sobie ten napis, puszcza go w formatter i daje te argumenty i już. Więc tak działa, tak jakbyście odpalili string format statycznie, tyle, że nie trzeba robić tego statycznie, tylko na instancji odpalamy formatowanie i sobie wstawimy, kto to odpalił i aktualny pip. Widzicie, tak to jest wstawione. W Javie 14 pojawiły się dwie nowe rzeczy, nie wiem, dlaczego mam tutaj breakpoint. Pojawiły się dwie nowe rzeczy, no bo wiele osób stwierdziło, ale to jest fajne, nie? I w ogóle... Tylko problem się pojawił, jeżeli chcecie mieć, wiecie, jakieś takie długie lorem ipsum, a może tak będzie lepiej widać, o, chcecie mieć takie długie lorem ipsum i chcecie, żeby to jednak było wyświetlone jako jeden wielki napis, no to tu wam powstawiało znaki końca linii, prawda, i tutaj są te spacje i tak dalej. Jeżeli chcemy się tego, żeby tego nie było, tylko żeby to był z tego jeden napis, no to co trzeba zrobić? No to trzeba tu oczywiście pozamieniać wszystkie zakończenia linii na nic, no tylko że wtedy się pojawia problem, że się widzicie, tu długość się nie zgadza, bo gdzie nie, gdzie tam się, bo te spacje są, po prostu słowa są posklejane, nie? Więc jaki na to jest sposób? Teraz daje się po prostu tutaj znak od, znak właśnie samego w tył ciacha się daje, tutaj się sam backslash i backslash mówi, hej, słuchaj, tutaj w tym momencie to nie chcę, żebyś wstawił nową linię, tylko jedź dalej z następną linią, po prostu jak może to zmniejszyć ściągę, nie da się w trybie prezentacji zmniejszyć, no rozwala mi to bardzo, przepraszam, no to mówi tutaj, że okej, to łącz to w jedną linię i w tym momencie nie muszę robić żadnego dzikiego łączenia, tylko widzicie, to jest jeden wielki napis bezlinijkowy. To jest jedna rzecz, którą dodano w 14, kolejna rzecz, którą dodano w 14, to się okazało się, że niektórzy ludzie jednak chcą, żeby ich na przykład tutaj nie kasowało tych białych znaków. No tylko jak to zrobić? No to albo na końcu linii, żeby im nie kasowało tych białych znaków. Tu widzicie, mogę sobie podpisywać kropki, o, nawet teraz je widać, proszę bardzo, i odpalmy to, ten kodzik. No i zobaczcie na początku, mimo że tu mam w kodzie jeszcze cztery kropki, no to one zostały właśnie wycięte, bo to się nazywa accidental white space. One zostały wycięte, tu ich nie ma, tu za hastem ich nie ma i tak dalej. A ja chcę mieć ładnie wyrównanego Rammsteina, a żeby pięknie mi śpiewał, no to sposób jest taki na to, że się teraz daje tutaj backslash s i to po prostu stawia zwykłą spację 32 w heksach 2.0. Tutaj zobaczcie, o, tu na wyjściu wyleciały mi te spacje i to... powoduje, że mogę sobie to ładnie wyjustować, dorzucić i tak dalej, więc mogę powiedzieć, hej, nie kasuj mi tych przypadkowych spacji, ale chcę mieć tutaj tę nową linijkę, a tu mogę powiedzieć, hej, nie łącz mi tego, żeby to nie była nowa linijka, więc taki jest też i sposób na to od 14, przy czym no niestety to nie są row strings, nie. Jeżeli pamiętacie tam te Java 12, nawet one na chwilę weszły do jednej do jakichś tam wersji poglądowych przed wydaniem, ale potem zostały odmerdżowane, brzydkie słowo, bo chcemy sobie wyświetlić taki countdown, albo chcemy sobie wyświetlić takie krowy w ASCII, żeby nam tak ładnie wyglądały, no to niestety trzeba, aż tak powiem, jak widzicie, jak chcecie, żeby to był backslash, no to musicie wyescape'ować ten backslash i to powoduje, że jak widać, ta linijka się rozjeżdża, więc w kodzie one nie są ładne, równe, więc trzeba pamiętać, że bloki tekstowe to nie są tak zwane row strings.
a to jest coś innego. No tutaj w Countdown to już się w ogóle rozjeżdża, widzicie, ten blog jest tutaj taki rozmyty, nie? A tutaj dopiero widać, że w oryginale, że on wygląda bardzo ładnie, prawda, żadna wichura, żadne trzęsienie ziemi, wszystko jest eleganckie. Dobrze, to przejdźmy do tych slajdów, o tym wam powiedziałem, o tym było, tak, nowe sekwencje, tak, to są po prostu napisy, trzeba o tym pamiętać, to są po prostu napisy, tylko nie trzeba dodawać tych wprost, tych, wiecie, że to jest nowa linia i tak dalej, escape'owanie działa cały czas tak samo działa łączenie, w ogóle wykorzystanie tego napisu, jakby się go po prostu stworzy, tutaj nic się nie zmieniło, no i już bloki tekstowe to nie są row string literals z JEPA 326, który został odmerdżowany, teoretycznie jest cały czas jeszcze na stole, czy przejdzie, czy nie, czy będzie, to nie wiadomo, jedni się cieszą z tego powodu, inni płaczą, inni nie mają zdania, ciekawi mnie, jakie wy macie zdanie na ten temat. Fajny artykuł tutaj, Programmer's Guide to Text Blocks. Teraz będziemy mówić o Pattern Matching for Instance of, chyba że mieliście po drodze jakieś pytania. Halo, Warszawa. Pytanie jedno się pojawiło, ale wydaje mi się, że już na nie odpowiedziałeś. Czy whitespace przed i po potrójnym cudzysłowie i jest zachowywany i indentacja kolejnych linii po pierwszym tym znaku rozpoczynającym. Wydaje mi się, że dość obszernie opisałeś to, w jaki sposób whitespacy się zachowują w tych tekstblokach. Tak, bo to jest niestety właśnie ten problem. Trzeba sobie uświadomić, jak działa ten algorytm, który na dobrą sprawę pokazałem właśnie tutaj, że każdy biały znak liczy się za jeden. Sztuka jest sztuka i nieważne, jak wy macie skonfigurowane wyświetlanie tabów, one się po prostu liczy jako jeden znak i to tyle jest w temacie. Dobra, to lecimy dalej, czyli pattern matching for instance of. Na razie mamy tylko początek takiego pattern matchingu. Jak wam pokazywałem, są tam pomysły, żeby razem ze switch expressions i z rekordami, czy w ogóle z typami, z których można wyłuskiwać dane, działało to lepiej, bardziej, dalej, wyżej, szybciej i w ogóle. Na razie mamy tylko początek, żeby, wiecie, nie było wielkiego kubła zimnej wody, tylko tak powolutku, kropelka po kropelce. Nie wiem, jakieś chińskie czy japońskie tortury, bo nieważne. Preview feature wprowadzone w Javie 14, JEP 305 dla dociekliwych, żeby nie było, to możecie wejść i sprawdzić tutaj, że ja nie kłamię, nie? Tak, że wszystko jest napisane, kto, kiedy, macie summary motivation. Bardzo wam polecam czytanie tych dokumentów, bo one tutaj pokazują, bardzo ciekawe są zwłaszcza sekcje w tych dokumentach, nie wiem, czy tutaj trafimy, czasami one mówią, jakie są non-goals, czyli czego oni nie chcą osiągnąć danym JEPem, prawda? Bo się ludziom wydaje, że o, coś tam nam rozwiąże jakiś problem, albo wyeliminuje. A oni mówią, nie, bo w ogóle nie zajmujemy się tym problemem, nie? To nie jest w ogóle na stole, to nie jest przedmiotem dyskusji. Dobra, no, ten kodzik znacie, ja mam jakiś obiekt i sprawdzamy, czy ten obiekt jest integerem. Jeśli jest integerem, to tu następuje to rzutowanie i dopiero jak mamy tutaj rzutowanie, no to możemy sobie to podwoić, tutaj dać integer razy dwa, tego rodzaju historii. No i wiele osób narzeka od lat, że Java to jest taki język, wiecie, strasznie przegadany. Jak programowałem w Javie 6, która chyba była najbardziej przegadaną wersją Javy, tak mi się wydaje, to pewien Marcin, z którym pracowałem, a który przesiadł się na Javę z Ady, stwierdził po prostu pewnego dnia, że Java to jest język dla grafomanów. I obawiam się, że niestety było w tym bardzo dużo racji. Java szczególnie wtedy była językiem dla grafomanów, zanim pojawiły się lambda i trzeba było, wiecie, wszystko owijać się w obiekty, zanim się pojawił var i tak dalej, to w ogóle jakakolwiek sensowna inferencja czy tam wnioskowanie o typach, to trzeba było wszędzie wszystko powielać. Jeszcze jak doszły właśnie typy generyczne od piątki, no to był dramat. I to jest przykład na takie właśnie zbędne przegadanie, no bo tutaj, tu już wiem, że to jest integer, no to dlaczego tu nie mogę tego zrobić, tylko muszę jeszcze robić to rzutowanie, przecież tu sprawdziłem i tak dalej, wszystko jest dobrze. No i teraz od Java 14 mamy taki preview feature, że możemy tutaj sobie wpisać, zobaczcie, tu się nie zmieniło, object instance of integer, natomiast tu sobie wpisuję od razu zmienną, ten integer, więc zamiast tej linii mogę dopisać tylko to i cyk, hop, siup, mogę to sobie wziąć i podwoić elegancko. I mamy na to kawałek kodu. Na większość rzeczy tutaj mam wrażenie, mam kod, żeby nie było, że jestem gołosłowny, tylko niech ja go znajdę. Pattern matching, tak. Instance of pattern matching. Mamy taką metodę, who are you? Zobaczcie, tu ją karmimy instantem, tu dwoma napisami, tu jakimiś intami, tu karmimy na końcu longiem. I co nam robi ta metoda? Ona nam tutaj w środku robi detekcję, kto kim jest.
i jeżeli jest napisem, który ma przynajmniej trzy znaki, to wypisuje, że ha, jesteś napisem, który ma przynajmniej trzy znaki, albo jak jest liczbą dodatnią, która jest integerem, a nie longiem, to też nam wypisuje, że jest integerem, albo jeżeli jest longiem przynajmniej tam większym od 9, czy mającym dwa znaki, no to też nam wypisze, że masz przynajmniej dwa znaki. I tak się to odbywa. Czyli nie musimy tu w środku zobaczyć, robić jeszcze raz tego rzutowania na serializable, tylko tutaj wpisujemy sobie od razu serializable. I tu zaoszczędziliśmy tylko jedną linijkę, ale możemy lecieć dalej z koksem, bo możemy sobie zaoszczędzić, wiecie, tego zagnieżdżonego ifa, bo musielibyśmy to sobie zrzutować na stringa, albo tu rzutować jeszcze raz i tak, wiecie, robić n rzutowań, na przykład tutaj w tym wypadku musielibyśmy zrobić jedno rzutowanie na longa, kolejne rzutowanie na longa, albo musielibyśmy to przypisać i potem linijkę niżej robić kolejnego zagnieżdżonego ifa. No nie ma takiej potrzeby, jeżeli dalej tutaj lecimy tym longiem, to zobaczcie i wiadomo, circuit breaking, te rzeczy, to logika, to już nie będę wracał, no to tutaj zobaczcie, ten long jest mniejszy od minus 9 albo większy od 9, czyli to mi zaoszczędziło przynajmniej dwie linijki ten zapis. Tutaj, że dodałem sobie nazwę tego, a w tym miejscu w linii 42, piękna liczba, i się pojawiły tutaj wykorzystania tych zmiennych. No i oczywiście one są tak samo dostępne tu już w ciele tego ifa, tak jak tutaj macie demonstrację, że jest serializable i pięknie to działa. Nie serializable, tylko serializable, poczułam na to, bo mogę, więc dlaczego nie? Dobra. Jedna rzecz, bo krążę czasami, wiecie, po różnych forach, po różnych poradnikach, różnych blogach i widzę, ludzie dostarczają przykłady kodu i się włącza taka Stack Overflowoza i inni potem kopiują ten kod bez zastanowienia i tak dalej, i nie będę pokazywał nigdzie paluszkiem, jaki kod miałem na myśli i tak dalej, ale wiecie, jest metoda equals i metoda equals ma pewien kontrakt, tu jest z tego, co kojarzę, tak, do JavaDoka, więc ona musi być symetryczna, musi być zwrotna, przechodnia, musi być consistent, że zawsze się pojawia ten sam rezultat i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chciałem się skupić na symetryczności tego i w ogóle, wiecie, Disk of Substitution Principle i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, że czasami trzeba to złamać, bo na przykład jakieś proxy będzie, bo JPA albo inny ORM, albo jakiś taki dziki framework i on potrzebuje to zrobić. I wtedy się umawiamy, że my po tej klasie już nie dziedziczymy, nie? Ale wiecie, z dziedziczeniem jest tak, że wiele osób nie rozumie, po co jest dziedziczenie i potem wszyscy gadają, a nie rób dziedziczenia, bo dziedziczenie jest złe, wszędzie wal kompozycję. No to też jest złe podejście, bo programowanie zorientowane obiektowości dzieli na i dziedziczenie, w sensie wykorzystuje i dziedziczenie, i wykorzystuje kompozycję, i trzeba wiedzieć, kiedy wykorzystać co. Po prostu, więc jeżeli mamy taki zwykły punkcik, mamy taki punkcik typu 2D, zobaczcie, mam tutaj zwykłego inta i mam integera, więc jestem po prostu płaszczakiem, mogę na płaskiej płaszczyźnie tylko sobie chodzić, takiej euklidesowej, no i to jest moja metoda equals i tak dalej, i oczywiście zawsze tutaj dodawajcie override, żebyście przypadkiem nie napisali jakiejś innej metody, która nie będzie wywoływana i potem dopiero na produkcji się dowiadujemy, że był problem, oczywiście spięte z tym odpowiednie hashcode i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli ktoś potrzebuje zrobić punkt 3D, czyli ma jeszcze trzecią składową, no to często jest źle odpalana właśnie źle odpalane dziedziczenie i pojawia się, że to jest nasz taki jak punkt 3D, to jest taki jak punkt 2D, tylko ma jeszcze trzecią składową i wszystko fajnie i tutaj jest, o patrzcie, i tutaj fajnie można wykorzystać to pattern matching z instance ofem, czyli krótko mówiąc, nie jest sprawdzona dokładna klasa, tylko czy nasz obiekt jest instancją punktu 3D i do jakich to prowadzi błędów, a mianowicie do takich, jak sobie odpalimy ten kodzik, to zobaczcie, czy mamy takie punkty 1, 1 i 1, 1, 1, nie? To czy ten punkt równa się temu punktowi, no i punkt 2D w tym momencie stwierdza, że tak, natomiast punkt 3D w tym momencie wypisze, że nie, a przed chwilą wam pokazałem, że relacja powinna być przechodnia, a wynika to z tego, że po prostu ktoś źle sobie wziął, zaimplementował equalsa, bo postanowił tutaj sobie zabłysnąć przed kolegami i pattern matching z instance ofem zastosować w equalsie. Jeżeli nie macie takiego kontraktu jakby swojego, że tak powiem, że dobra, umawiamy się, że z tych klas nie dziedziczymy, bo framework i tak dalej, bo tam muszą być proxy, a takie rzeczy, to nie piszcie equalsów w ten sposób, no bo z tego będzie po prostu potem płacz i zgrzytanie zębów tylko. Dobra, wracam do slajdu, więc to was uczulam, jak będziecie czytać jakieś blogi, wpisy i tak dalej, nie, że na to trzeba uważać. Pytanie jest takie, czy wy macie jakieś pytania do tego instance ofa? To jest taki ubogi pattern matching na początku, no ale coś już jest, nie, na dzień dobry.
chyba zbyt dobrze wszystko tłumaczysz, bo na razie nie ma pytań. To cieszy mnie to bardzo, cieszy mnie to bardzo. Lecimy dalej, lecimy do rekordów. Moi drodzy, kolejny preview feature. Pozwólcie, że sobie łyknę delikatnie na stronie. A, dobra, woda mokra. Wprowadzone zostały wyjawy 14, tu macie Jepa, bardzo jest fajny dokumencior, bardzo polecam go przeczytać, a jeszcze bardziej polecam go zrozumieć. Tu widzicie, jest ta sekcja non-goals, czym nie są rekordy. I tutaj jest it's not a goal to declare war on boilerplate, czyli na tym, że Java jest przegadana i tak dalej. Dobra, rekordy. Rekord to jest taki nowy typ deklaracji. W ogóle w moim mózgu siedzi coś takiego, że rekord to jest taki trochę krewny Enuma. W sensie jakby, nie wiem, z tej samej rodziny się wywodzą, taką samą miarą należy je oceniać i tak dalej. I tak wam polecam, zacząć sobie myśleć o rekordach, że one są tak jakiś daleki krewny Enuma. Nie, że tam konkretnie brat i siostra czy rodzeństwo, tylko że jakieś tak pokrewieństwo jest, przynajmniej takie mentalne. I teraz rekord to jest taka właśnie ograniczona forma klasy. Tworzymy w ten sposób klasę i oczywiście potem instancję tej klasy, czyli obiekty. I ona implementuje Java Lang Record. Jest nowa klasa od Java 14 Java Lang Record, tak samo jak mamy Java Lang Enum od piątki, jeśli pamięć mnie nie myli. No i tak wygląda tworzenie sobie rekordu, więc wpisuję sobie tutaj. Zobaczcie, to w ogóle przypomina trochę wywołanie metody czy wywołanie konstruktora, ale ja w ten sposób tworzę klasę. Wejdźmy sobie tutaj na kodzik, bo prawda, in code we trust, kod nas nie oszuka, szczególnie jak mamy statyczną typizację, nie? Mamy sobie taki rekordzik, proszę bardzo, i widzicie, tutaj dałem public record, czyli zamiast pisać class, to wpisałem sobie po prostu record i mam taki rekord i ma ona dwie składowe, dwa komponenty. Część, jak pamiętacie, liczby zespolone, prawda? Ma część rzeczywistą i ma część urojoną. O, jak zwinę, może będzie wyglądało trochę lepiej. I to powoduje, że te składowe potem lądują jako. Czy się widzimy? Bo coś mi tutaj pokazuje, że jest nie halo. Faktycznie widać cię jeszcze, ale jest jakieś obniżenie jakości. Mamy od czasu do czasu takie problemy, ale chyba patrząc na wypowiedzi na czacie, wszyscy cię widzą. Aha, to przepraszam was bardzo, wiecie, ja tu na wsi niestety, dobrze, że w ogóle internet taczkami dowożą, szczególnie w tych czasach, jak teraz w tej godzinie, jak wszyscy wiecie, kładą dzieci spać, Netflix i te rzeczy, ja jestem na radiolinii, a lokalny pan z ISP stara się jak może, naprawdę QSM pięknego zrobił, ale no jest jak jest. Znacie ten ból pracy zdalnej i zdalnych wykładów. Niestety. Dobra, wracamy dalej. I tak wygląda, widzicie, deklaracja takiego kompleksa. Mógłbym sobie tutaj takie liczby zespolone i ten kod, powiedzmy, pominąć na razie o czas prac i to jest, to już wystarczy, żeby mieć taki prosty rekord. O, dokładnie ta linijka, oczywiście nawet nie musi być public. Dobra, lecimy dalej z kodem i co mają rekordy? Rekordy przede wszystkim mają nazwę. Rekordy są nazwane. Widzicie, ten rekord ma swoją nazwę, on się nazywa kompleks, czy liczba zespolona, czy punkt, czy cokolwiek, nie? Teraz tak, mają swoje składowe i tych składowych musi ileś być, ale one nie muszą wystąpić. Może być rekord w ogóle bez żadnych składowych. Trochę nie wiem, po co miałby być, ale może, w sensie skompiluje się, przejdzie i tak dalej. I te składowe stają się później polami, które są private final, więc są prywatne i są niemutowane, przynajmniej na tym podstawowym poziomie. Są generowane akcesory, przetłumaczę to bezczelnie, czyli to nie są gettery, tylko to są akcesory. Jest również wygenerowany konstruktor kanoniczny i są wygenerowane metody equals, hashcode i toString. I to jest właśnie ten kawałek, ten no nie chcę powiedzieć cud, bo tu nie ma żadnej magii, tylko po prostu jeżeli robimy sobie rekord, to nie musimy już osobno deklarować pool, nie musimy osobno deklarować konstruktora, nie musimy deklarować akcesorów, nie musimy deklarować metody equals hashcode to string. Natomiast jak pokazał wam ten przykład, tutaj o możemy, mogę sobie wziąć, napisać metodę to string. W ogóle odpalmy sobie ten kodzik, hello records, bo można sobie też w rekordzie oczywiście dodać swoje własne metody. Ja dodałem tutaj dodawanie liczb zespolonych, odejmowanie i mnożenie. Tutaj mamy proste takie trywialne demko, odpalam, hop, siup, lecimy. I tak to działa, czyli są dodane, są wyświetlone i są wyświetlone w ten sposób. Natomiast jeżeli pozbędę się z takiego rekordu metody toString,
no to w tym momencie wkracza domyślnie wygenerowana metoda toString, więc widzicie, nie wyskakuje mi tam jakieś małpa i adresy pamięci, czy na stertach coś takiego, tylko tak jest właśnie wygenerowany toString. Co jeszcze takiemu rekordu wolno? Rekordy mogą zdefiniować swoje konstruktory. Oczywiście one pasują tam, wiecie, że to jest do tych liczby typów składowych i kolejności. Możemy napisać, jeżeli metody są generowane, jak te equals czy akcesory, możemy napisać swoje własne implementacje, nie ma problemu, tak długo jak sygnatura się zgadza. Mogą mieć dodatkowe metody, mogą mieć dodatkowe składowe statyczne pola, metody, nie ma problemu, mogą implementować interfejsy. Czego rekordy nie mogą, to nie mogą rozszerzać klas ani być rozszerzane. Po prostu, no chyba tak jak z Zenomami, no nie da się po Enomie podziedziczyć, prawda? Tak samo nie da się po rekordzie podziedziczyć. Nie mogą mieć seterów i nie mogą mieć getterów. Znaczy setery moglibyście sobie napisać, jeżeli to pole by czyś pod spodem było mutowalne, tylko na przykład macie listę i te listy chcecie dodawać, tylko nie wydaje mi się, żeby to było dobre zastosowanie rekordów, natomiast gettery no, można sobie dopisać, jak ktoś bardzo potrzebuje mieć z przodu get. I nie mogą mieć żadnych dodatkowych pól instancyjnych. A tutaj mam pokrótce przykłady, co takie rekordy mogą, to tu właśnie macie o przykłady poprawnych rekordów, hopsiu, wskoczmy tutaj, a więc mamy taki rekordzik, tu jest kod, który to uruchamia, to zobaczycie sobie tam na spokojnie, bo wiecie, musimy pędzić, bo pizza nam potem wystygnie, więc wszystko działa, żeby nie było, kod się kompiluje i nawet się uruchamia, może mieć rekord bez pól, może mieć z jedną składową, z dwiema składowymi, z jakąś dodatkową, widzicie, metodą, nie ma problemu, może mieć składowe statyczne, możemy mieć właśnie takie pola głęboko mutowalne, nie? Więc nie przypiszemy kolejnej instancji do countera, ale możemy podbijać ten licznik. Nie wiem, czy to jest dobra implementacja, w sensie nie powiedziałbym, że to jest clean code, natomiast technicznie jest to możliwe. Możemy sobie napisać toString, nie ma problemu, możemy sobie napisać equals i hashcode, tylko pamiętajcie, że one muszą przestrzegać tych kontraktów, które za nimi stoją. Możemy sobie napisać swoje własne akcesory, jeżeli chcemy. Tu widzicie, mam znowu efekt uboczny, że mówię, że ktoś tutaj mój secret woła. I teraz są te konstruktory właśnie, czyli możemy sobie napisać konstruktor, to jest właśnie konstruktor kanoniczny, jeśli dobrze pamiętam, bo troszkę mi się... Tak, kanoniczny. I to już widzicie, nawet mi IntelliJ podpowiada na szaro, że hej, misiu, to jest chyba niepotrzebne, nie? To jest właśnie taki kod zbędny, co możesz go skasować. I tu się chcę upewnić, że A jest różne od B i C jest różne od D. Przypisuję je właśnie do moich pól. Jeszcze mam efekt uboczny na końcu. I żeby się tego kodu tutaj pozbyć, to mogę wykorzystać konstruktor... Tak, kompaktowy, czyli nie muszę tutaj tego powtarzać, nie muszę w sensie tych argumentów, nie muszę tutaj tej inicjalizacji wykonywać jeszcze raz, po prostu walę sobie tutaj te asercje i wypisuję ten efekt uboczny. Mogę sobie zrobić też taki dodatkowy konstruktor swój własny, zobaczcie, że tutaj trzymam w rekordzie długość i hash i sobie z napisu po prostu dostaję napis, bo chcę mieć taki konstruktor fancy szmancy, dlaczego nie, i tutaj wpisuję sobie długość i hash, natomiast zobaczcie, tutaj nie mogę sobie oczywiście wpisać hashcode. Niektórzy bardzo z tego powodu rozdzierają czaty, tak samo tu nie można wpisać oczywiście pole się, czy składować, nie można nazywać equals, chyba zrobiłem literówkę, no nieważne, bo tam wiecie, potem będzie method clash i tak dalej w momencie kompilacji, a więc hashcode equals, te nazwy klas, przepraszam, składowych są oczywiście zastrzeżone, ale możemy sobie zrobić, jak mówiłem, dodatkowy jakiś wydumany konstruktor. Mogą sobie implementować oczywiście interfejsy nasze rekordy, a tu macie implementację comparable, dlaczego nie, czego nie mogą robić, to tutaj macie przykład, one nie mogą rozszerzać jakichś innych klas, więc one nie mogą dziedziczyć, po nich nie możemy dziedziczyć, widzicie, klasa nie może rozszerzać rekordu, nie mogą mieć dodatkowych pól, więc chcecie mieć jakieś jeszcze ekstra, super prywatne pole, też nie przejdzie, ono musi się pojawić w tym konstruktorze kanonicznym. Kolejną rzeczą, która nie jest możliwa w rekordach, to tworzenie czegoś w rodzaju seterów. Oczywiście to nie jest taki seter, że mamy na początku pole set, ale jak widzicie, mamy tutaj taki seter, który jest jakby analogiem do gettera i chcę tutaj przypisać wartość tego pola, to jest oczywiście niemożliwe z tego powodu, że pole tutaj, jak nam pokaże prawdopodobnie, a może nam nie pokaże, to jest po prostu, o pokazał, że to jest pole, które jest finalne, więc setery w rekordach nie przejdą. Wróćmy do slajdów. I teraz taka ważna jest rzecz, żeby pamiętać, że rekordy
to nie są Java Beans. Widzicie, gdy Java 14 wychodziła krótko wcześniej, krótko później, to pojawiło się wiele takich wojenek, można nawet powiedzieć na Twitterze, że o, teraz wezmą i tymi rekordami to dobiją Lomboka i Lombok zginie, przepadnie i już nie będzie tego problemu. No, myślę, że wątpię z tego powodu, że rekordy to nie są Java Beany po prostu. Lombok ma swoje za uszami i jest upierdliwy i tak dalej, natomiast rekordy nie są binami, to nie są Java Beans, w związku z tym rekordy nie zastąpią nam Java Beans, w związku z tym nie pozbędziemy się dzięki rekordom Lomboka. Jeżeli umiecie zastąpić u siebie Java Beans rekordami, to spoko, ale normalnie się tego nie da zrobić. Czym są rekordy? To są po prostu zwykłymi obiektami, które nie mają getterów, a mają akcesory. One są po prostu niemutowalne, świetnie się nadają na jakieś DTOSy, na jakieś value objects i tak dalej, ale to nie są Java Beans, gdzie jest konwencja, wiecie, setters i getters. I jak polecam wam myśleć o rekordach, to myślcie o nich, że są nazwanymi krotkami, bo w niektórych językach jest koncepcja krotek, na przykład w Scali, prawda? Albo jaki był problem w Javie? W Javie był ten problem, jeżeli chcieliście zwrócić dwie rzeczy z jednej metody, no to się robiło kolekcję, albo się robiło tablicę dwóch obiektów, to było takie nieeleganckie, to niektórzy robili, wiecie, swojego nowego bina, a tylko potem w tym binie, jak trzeba było dać trzecią rzecz, żeby zwrócić te metody, to zapominali zmienić metodę equals, to gdzieś tam potem wyciekało, to był problem, albo nie tak lądowało w logach, bo nie było metody to string i tak dalej, więc było dużo generowania kodu i zapominania o tej generacji kodu, albo było dużo wykorzystywania Lomboka. No to zamiast tego można teraz wykorzystać rekordy i nie ma tak jak w Scali, że mamy takie krotki, wiecie, tworzymy sobie na dzień dobry i na dobrą stronę w Scali, jeżeli macie inta i inta, taką krotkę, to nie wiecie, czy to jest ten punkt 2D, jak pokazywałem wam wcześniej, czy na przykład liczba, albo przepraszam, dwa double będą lepszym przykładem. Nie wiecie, czy to jest punkt, czy nie wiecie, czy to jest liczba zespolona. No to tak, no niby liczba zespolona może być przedstawiona jako punkt, okej, okay, dobra, ale no, dodawać dwa punkty, mnożyć dwa punkty nie bardzo, a z liczbami zespolonymi to jest możliwe, prawda? Dlatego jest ta filozofia Javy tutaj, że wszystko należy nazwać, na wszystko powinien być explicit typ i tak dalej, dlatego rekordy są po prostu, brzydko powiem teraz w takim ponglish, nazwanymi tuplami, są po prostu nazwanymi krotkami. Zagnieżdżanie rekordów. Rekordy oczywiście można zagnieżdżać i to jest świetna rzecz, ona tutaj się bardzo się przydaje, zagnieżdżanie rekordów. To wygląda zagnieżdżanie rekordu tak samo, jakbyście zagnieżdżali klasę statyczną. Tutaj jak zrobię klasę statyczną, to teraz hopciub widzicie, że a nie mogę się odnieść do pola, które jest tutaj w tej klasie, która zawiera tę inside class, no bo w tym momencie ona nie jest oczywiście statyczna. Natomiast rekordy są właśnie statyczne, bo zobaczcie, one tak samo się nie mogą odnieść do tego, jest dokładnie ten sam błąd, więc trzeba myśleć o zagnieżdżaniu rekordów tak, jak one były klasami statycznymi, bo po prostu stan tej klasy, w której są zapisane, nie może wyciekać, to temu służy i to się bardzo przydaje w takich przykładach, ja mam taki przykład na za dużo mówię przykład, okej. Okay. Na Thing Collector, czyli na łączenie kolektorów. I wcześniej, żeby ten przykład działał, bo sobie to chciałem liczyć sumę, przepraszam, liczbę i sumę elementów w strumieniu, to potrzebowałem, widzicie, takiego prostego bina, ale już trochę kodu było, czyli ten konstruktor taki właśnie kanoniczny, trzeba było zrobić jakiegoś toStringa, to były finale, to nie potrzebowałem setterów, też nie odwoływałem się do tego nigdzie inaczej, więc nie potrzebowałem getterów ani żadnych akcesorów. Natomiast zamiast tych wszystkich linijek, gdzie to i tak było mało tych linijek, a to można sobie teraz, zobaczcie, jestem w środku metody main, to jest metoda main, a w środku metody main tworzę sobie nowy rekord i on będzie widoczny tylko w zakresie tej metody i szast, prast i zobaczcie, jak elegancko wygląda metoda reduce, a że w tym momencie tu włam sobie nowy konstruktor i tu włam sobie nowy konstruktor, albo jak jeszcze fajniej to wygląda w przypadku łączenia kolektorów, że robię sobie kolektor zliczający, kolektor sumujący i tylko na samym końcu mam to łączenie tych wyników, prawda? Czyli, że chcę jednego longa i drugiego longa zwrócić jako count and sum. I tutaj mam zagnieżdżenie tego rekordu w tej jednej metodzie i to świetnie się przydaje. Właśnie to ja widzę tutaj największy potencjał, właśnie ograniczenie tego niepotrzebnego kodu, zbędnego kodu albo jakichś takich, wiecie, zbędnych trików typu zwracanie dwuelementowej tablicy, takich rzeczy. Jeśli chodzi o refleksje w rekordach, to pojawiły się dwie nowe metody, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli z jakiegoś powodu mrocznego niestety potrzebujemy zrobić trochę refleksji na rekordach. Pierwsza to jest metoda isRecord w klasie class,
I to jest taka metoda analogiczna do metody isInam. Tak samo jak możemy zawołać metodę isInam na jakiejś, na klasie jakiegoś obiektu, żeby sprawdzić, czy ten obiekt jest enumem. Tak samo teraz możemy wywołać metodę isRecord, żeby sprawdzić, czy ten obiekt i ta jego klasa, właśnie, czy one mówią nam, czy to jest rekord, czy to nie jest rekord. Kolejna metoda, która zwróci nam tablicę komponentów, to jest właśnie też na klasie metoda getRecordComponents i za jej pomocą możemy się dobrać właśnie do tych składowych rekordów. Teraz jest jedna ważna rzecz, zanim przejdę do demka o refleksji, to krótki filmik od naszego świeżo upieczonego, no dobra, z jesieni, Java Championa. Tak, moi drodzy, jeżeli można wykorzystać refleksję, to nie znaczy, że trzeba. I wiecie, to łamie zasady OOP i tak dalej, więc nie przesadzajmy z tą refleksją. Tu jest mały przykład na refleksję. Ja może się za bardzo nie będę zagłębiał, bo czas nas leci i goni, przepraszam. Tu mam reflection check, ale sprowadza się ten przykład do tego, do przemówienia, nie ten przykład. To reflection, tak. Generalnie widzicie, tutaj mam sobie jakiegoś enuma, tu mam sobie jakiś rekordzik i zobaczcie, tak jak mam metodę isInam, tak samo mam metodę isRecord, więc mi zwraca, że jedno jest oczywiście enumem, drugie jest oczywiście rekordem. Tutaj mamy właśnie pobranie tego getRecordsComponents, to mi zwraca tablicę i w tym momencie mogę sobie przeskakiwać dalej, mogę sobie oczywiście pobierać te wartości refleksją, tylko widzicie, mam teraz nie get, jakiś getter, tylko get accessor tu i jest invoke, nie? Takie rzeczy, tak to działa, więc tak refleksją można i trzeba obrobić rekordy, bo nie da się ich obrobić refleksją tak samo, jak się obrabia JavaBiny, bo rekordy nie są JavaBinami, pamiętajcie o tym. I to fajnie wychodzi tutaj w przypadku serializacji rekordów, bo rekordy są rekonstruowane przy pomocy konstruktora. To jest fajna rzecz. Popatrzmy sobie tutaj na serialization. Tak, tu jest ten przykładzik. I będę sobie sprawdzał serializację. I tutaj raz na rekordzie, dwa, drugi raz na binie. Tutaj jest, oczywiście wypisuję sobie, bo jestem trochę gadatliwy, wszystkie bajty. Jak prześledzicie dokładnie te bajty, to zobaczycie, że trochę inny jest format, one trochę inaczej są przytrzymywane, ale co jest ważne, popatrzmy na ten serialization record check i tutaj nadpisałem specjalnie konstruktor, zobaczcie, to jest, tu jestem w konstruktorze, to jest ten konstruktor kompaktowy i dodałem tu efekt uboczny, że we are creating record. Więc tutaj, okej, okay, dobra, tworzę sobie rekord na początku, wypisuję, że będę go tworzył, stworzyłem go sobie, serializowałem ten rekord, podglądamy sobie te bajty i teraz będę deserializował ten obiekt i zobaczcie, ciekawa rzecz, że znowu odpalił się, jak widać, konstruktor. Rekordy są deserializowane przez konstruktor. Nie ma jakichś osobnych metod, nie ma jakichś dziwnych trików i tak dalej, że tak powiem, chłopaki od Javy wzięli się za naprawianie serializacji, rychło w czas w ogóle, ale dobrze. I rekordy są deserializowane za pomocą po prostu wywołania konstruktora. I ciekawe rzeczy nam wyjdą zaraz, miejmy nadzieję, że właśnie być może jakieś biblioteki i frameworki muszą się trochę dopasować, bo odpalmy sobie ten przykład z JSONifikacją, tutaj wykorzystuję, jak widzicie, Jacksona, czyli krótko mówiąc, chcę sobie serializować bina i chcę sobie serializować rekord do stringa. I co się dzieje? One się serializowały i pięknie mi tutaj wypisało i tak dalej, elegancko. Tylko jest jedna rzecz. Tutaj nad tym binem zobaczcie, że mam anotację JSON property. Jeżeli ja się pozbędę tej anotacji i nie mam gettera, mam tylko coś, co wygląda jak akcesor, to co się stanie z tym przykładem? Normalnie się Jackson wysypie, bo krzyknie mi, że nie ma takiego tam serializatora i tak dalej, bo to jest empty bin, czyli bin, który nie ma żadnego pola, nic sobie nie zawiera i tak dalej, i tak dalej. Więc można to naprawić na trzy sposoby, czy nawet może więcej. Można napisać swój własny serializator i on będzie wiedział, jak się do tego dobrać jakąś refleksją, albo na przykład, że jest taki akcesor. Można nad akcesorem dać taką metodę, oczywiście. Można dać nad polem taką metodę, jak przed chwilą, jak to działało. I można wreszcie napisać zwykły po prostu getter. I wtedy, dobra, żeby nie było, że jestem gołosłowny, jak napiszę getter, to też te wszystkie frameworki są cwane gapy i wiedzą, że to zadziała, aha, bo jest konwencja, jest ten getter tutaj, prawda? Widzicie, że to zadziałało.
Natomiast jak sobie wskoczę do... Jak to się stało, że ten, sorry, że ten rekord został serializowany, a to się stało w ten sposób, że nad tą składową, nad tym komponentem, widzicie, to jakby była jedna linijka, to może by było lepiej widać, o tak, że to jest jedna linijka, i nawet z importem. Tak, o widzicie, to tutaj dodałem tę anotację JSON property i też w tym momencie ta anotacja się rozłazi zarówno na pole, jak i na ten akcesor, więc Jackson wie, że aha, ten rekord ma jakąś składową i tak można ją serializować. Zobaczcie, serializowaliśmy ten rekord, just one field i tutaj ta wartość rekord. Jeżeli ja się pozbędę stąd tej anotacji, no to właśnie wraca ta sytuacja, że ten framework, ta biblioteka nie umie sobie z tym poradzić, bo nie jest przygotowana w ogóle na rekordy, na jakby coś w rodzaju bina, gdzie nie ma getterów, tylko są akcesory. I to teraz będzie, przeczuwam, no trochę problemu, że te wszystkie, wiecie, biblioteki, frameworki, które mocno bazują na serializacji i na refleksji, nagle się pogubią, bo się okaże, że no, wiele osób myśli, że rekordy to są biny, ale jak widzicie, one nie są binami, one nie mają getterów i to zupełnie inaczej wygląda. I tu jest jeden prosty, banalny przykład, który pokazuje, jak to wywalić. No jak to obejść? Oczywiście znowu, serializator można, no ale po co? Może lepiej ten JSON property dać tutaj, bo nie wiem, czy chcecie, wiecie, na przykład w skali jest taka opcja, można sobie wpisać anotację tutaj bin property. W tym momencie skala nam wygeneruje również gettery w naszych case klasach, prawda? To jest, tutaj tak nie działa. W przypadku Jacksona musimy powiedzieć, że to jest JSON property, albo możemy sobie dopisać jakiś getter, tego rodzaju historię. Czy są jakieś pytania do rekordów? Otóż pojawiło się jedno pytanie. O. Pytanie od Michała. Czy rekord zapisuje hashcode, czy generuje go przy każdym wywołaniu? Nie wiem, nie sprawdzałem, nie dekompilowałem. Może się zachowywać tak jak string i to w sumie byłoby dosyć rozsądne. Z drugiej strony, no bo taki jest w zasadzie kontrakt hashcode, nie? Ale czy one to robią w środku, czy nie, jak to działa wydajnościowo, nie wiem. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie dla czytelnika. Michale, w takim razie masz zadanie. Może dorzucimy odpowiedź na to pytanie pod naszym filmem na YouTubie, nagranie tej prezentacji. A to wszystko. Okej, okay, dobra. To lecimy z helpful null pointer exceptions. Bo też pojawiły się takie głosy, że bo wiecie, bo w Kotlinie dużo lepiej ogarniają te null pointery, to może teraz też takie wskaźniki pokazujące donikąd będą lepiej ogarnięte w Javie. No trochę nie, bo chodzi, to nie chodzi o eliminację wskaźników donikąd, tylko chodzi o to, żeby ta wiadomość była lepsza, ciekawsza. I to jest taki standardowy feature, tylko na razie jest standardowo wyłączony, że tak powiem, pojawił się w 14 jako taki jab. Popatrzę na taki kawałek kodu. Tutaj mam takie biny, one są zagnieżdżone, A, B, C, D, E i na końcu mam taki fin z finito. Wypisuję sobie A, w tym momencie działa. Coś tutaj robię, albo na A, albo na któryś z jego składowych i dostaję takie coś. Tu z tej linijki mi leci null pointer exception. I teraz powiedz Stachu po zapachu, jeżeli nie wiemy, co się tutaj stało, bo to nie jest nasz kod, tylko na przykład oddelegowaliśmy wywołanie do jakiejś biblioteki i tak dalej, co się stało, która z tych składowych jest nulem. Widzicie takie coś w logach, nie w debugerze, tylko w logach i jak to wymyślić, jak się domyślić, co jest tym nulem. W sensie, czy to jest B, C, D, bo nie wiemy tego. I tego właśnie dotyczą to helpful null pointer exceptions od Javy 14. To chodzi o to, że się pojawia wiadomość, jak jeszcze wywołać metodę getMessage, to pojawia się wiadomość, która stara się nam powiedzieć, czego nie można zrobić, typu nie wiem, nie można odczytać pola, nie można zapisać pola, takie rzeczy, dlaczego tego nie można zrobić. I co jest ważne, to ta wiadomość opisuje nam konsumenta, a nie producenta, w sensie ona nam nie powie, kto i kiedy tam wpisał nula. Ona nam powie, że hej, misiu, ty chcesz, nie wiem, zapisać coś do jakiegoś obiektu albo odczytać, albo coś w jakiejś tablicy, ale tego nie można zrobić, bo tam gdzieś się pojawia jakiś nul. Czasami jest informacja, jaka jest, tak powiem, głębsza przyczyna, ale nie zawsze. Właśnie to jest istotne, że to opisuje nam konsumenta, a nie producenta, czy sprawcę tego null pointer, tego nula, z tego wstawiacza, prawda, który tego nula tam gdzieś wstawił.
To, co jest istotne, jeżeli macie cały czas jakieś tam RMIs, takie rzeczy, to to nie jest serializowane, to jest obecne tylko na tej maszynce, którą tam macie. I to jest, żeby było szybciej, to jest wyliczane na żądanie, więc to nie jest od razu liczone, tylko dopiero jak zawołacie get message, to wam to wyleci pod warunkiem, że to w ogóle tam jest. I to jest kontrolowane takim parametrem, jest plan taki, że kiedyś to będzie domyślnie włączone, dopóki to nie jest włączone, to trzeba zawołać 2x z plusem show code details in exception messages, powiecie. Security, bo jakiś wyciek, tego rodzaju historii, więc domyślnie to jest wyłączone, ale jeżeli powiecie mu z plusikiem włącz, bo wiem co robię, no to będzie elegancko. Dobra, to rzućmy sobie okiem tutaj na te null messages. Mam tu gdzieś jakiegoś maina, tak, odpalimy to. Oj, widzicie, wszędzie nam leci null pointer exception, null pointer exception, null pointer exception, ale nie wiemy, nie zaglądam specjalnie w kod, nie wiemy, co się dzieje i dlaczego to się dzieje, ale możemy sobie wziąć to, dopisać, przedytujemy sobie naszą konfigurację, tu wstawimy, żeby był plusik, tak, by nam pokazało. Hop-siup. O, i teraz już wiemy coś więcej, bo nie można odczytać pola F, dlatego że E jest nulem. I jak zobaczycie coś takiego w logu, no to już wiecie mniej więcej kogo szukać. Prawda, że ktoś jako to EFD nam wstawił, że to jest nul. I rzeczywiście widzicie, tak się stało. A tu akurat jest bezczelnie jawne w tej linijce, no ale tak się mogło stać. Podobnie to działa z jakimiś tam mapami. No widzicie, na przykład nie można wywołać string length, dlatego że to, co nam wyszło z geta, z mapy, jest nulem. W jakiejś tam konkretnej linijce, dokładnie w tej linijce. Tak samo z tablicami, jak to działa, że nie można tutaj czegoś zrobić z tablicami, bo gdzieś tam są nule. Tutaj swoją drogą IntelliJ, widzicie, ile dobrej roboty odwala, że już pokazuje, że to nie ma szansy zadziałać, bo robią statyczną analizę kodu. I tak dalej, bo tutaj interarray jest null, bo interarray jest null, bo another array od one is null, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli sami tworzymy null pointer exception, i sami go gdzieś tak, jak to Niemcy mówią, werfniemy normalnie tutaj i go tu sobie złapiemy, to zauważcie, że tu nie ma tej informacji, bo to jest nasz tworzony przez nas ręcznie, chamsko, bezczelnie null pointer exception. Więc to są te, dotyczy tych wyjątków, które są tworzone, mają kłamstwo dla dzieci w czasie normalnego uruchomienia programu, a nie na żądanie. Czy pojawiły się jakieś pytania ewentualnie, czy... Na tą chwilę nic nowego, dobra, więc możesz kontynuować. Dobra, to lecimy Java Flight Recorder Events, takie coś, to jest też standard feature w Java 14. Nie wiem, czy bawiliście się kiedyś z Java Flight Recorderem. Jeśli się nie bawiliście, to bardzo wam polecam, to jest generalnie taka czarna skrzynka, leci sobie, znaczy to jest, to dobrze, taka jest analogia, no u nas niestety trochę z wiadomych względów trochę może być niezbyt dobrze odbierana, no ale wiecie o co chodzi, tak jak samolot jest czarna skrzynka, która na dobrą sprawę jest pomarańczowa, to jak coś się stanie z samolotem, to można otworzyć tę skrzynkę i zobaczyć, co się działo z samolotem w ciągu ostatnich 30 minut, tam zapisy rozmów z kokpitu, z wieżą kontrolną, parametry tam podstawowych podsystemów w samolocie i tak dalej, i tak dalej. No i podobnie można zrobić, to podobnie działa na podobnej koncepcji Java Flight Recorder, czyli sobie bierzemy, podłączamy się do jakiejś maszyny wirtualnej albo ta maszyna już z góry wie, że ma zrzucać i sobie zrzuca ten stan, co się działo, kończymy nagrywanie tego stanu, czyli jakby odłączamy tę czarną skrzynkę, wrzucamy na przykład do Java Mission Control i patrzymy, co tam się właśnie działo, aha, tutaj wątki rzeźbiły, takie rzeczy, takie historie. Problem jest taki, że to wszystko działa offline. W sensie trzeba tę skrzynkę wyjąć i dopiero sobie, że tak powiem, jakaś komisja musi ją egzaminować. A co się teraz pojawiło, to, że ten Java Flight Recorder może nam, powiem brzydko, naparzać różnymi zdarzeniami i my te zdarzenia możemy niemal w czasie rzeczywistym, wiadomo, zawsze jakieś opóźnienia i tak dalej, przechwytywać i analizować i na tej podstawie coś tam wnioskować. I pojawiło się właśnie takie API do konsumowania tych zdarzeń w czasie rzeczywistym. Z tego co wiem, to Java Mission Control nie ma jeszcze takiej opcji, że podłączacie się do tej maszynki, czy jest opcja, że się podłączacie do maszynki, nagrywacie sobie na przykład kilka minut i wam automatycznie ten plik ściąga i analizuje i tak dalej, ale nie ma tak, że się podłączacie,
i cały czas wam na bieżąco ściąga i pokazuje, co się na maszynie dzieje. Tego jeszcze nie ma, ale skoro pojawiło się API, no to może to będzie. Sami możemy napisać takiego prostego klienta. To może działać na różne sposoby. Możemy sobie to, że tak powiem, całkiem jawnie wpisać do naszego kodu i to będzie działało. Możemy to sobie podłączyć jako agenta, więc też nam będzie wtedy działało jako ten sam proces, prawda? Więc albo celowo, świadomie to włączamy. Sami w naszym projekcie, w programie po prostu implementujemy łapanie czy korzystanie z tego API, albo dodajemy sobie jakiegoś agenta, nie wiem, naszego czy cudzego i mamy tylko jeden proces, albo możemy to robić tak, że mówimy, konfigurujemy JFR zarówno w czasie uruchomienia aplikacji, albo też można, jak ona już sobie działa tam po jakimś czasie, to powiedzieć, hej, do tego katalogu zacznij mi zrzucać dane, bo to komunikacja przebiega przez dysk w dużym skrócie, czyli tam są te na bieżąco dane zrzucane, a nasz klient może sobie z innego procesu te dane na bieżąco wczytywać i coś tam robić. Mam tutaj, no w zasadzie jest no, nawet 4 dema, jakby dobrze chyba policzyć, dlatego JFR Events, one są, mam nadzieję, opisane, mamy sobie taki śmieciarz, pamiętajcie, w ekologii nie chodzi o to, żeby śmieci segregować, tylko żeby śmieci nie wytwarzać, więc nie piszcie takiego kodu, to jest zły kod, natomiast ten kod, jak widzicie, może mieć taki jakiś wewnętrzny monitoring, tu mam taki monitoring podpięty, widzicie, łapię sobie wszystkie dostępne konfiguracje, załaduję sobie konfigurację domyślną, a to tam będzie z 1-2% narzutu, więc narzut jest stosunkowo mały i potem sobie uruchomię mój JFR monitor, który będzie monitorował te właśnie zdarzenia z tego lotu, z przebiegu lotu, w osobnym sobie to wąteczku tutaj elegancko puścimy i będę nasłuchiwał tego rodzaju zdarzeń. Jak sobie to uruchomię, wejdę sobie tu i sobie to uruchomię. Szast, prast, miejmy nadzieję, że zadziała. Tak, teraz muszę wcisnąć Enter, żeby zacząć śmiecić. Tak, leci śmiecenie. Tu na początku w ogóle mi wypisało to, jakie są dostępne te konfiguracje. Widzicie, że jest domyślna profile i default. Default jest, tak powiedziałem, bardziej produkcyjna, a profile tak jak chcecie gdzieś tam sobie w jakimś środowisku testowym. Chyba, że kogoś 2% nie boli, to można. Tutaj wszystko, co można tam generalnie łapać, jaka jest konfiguracja, jak składowe tej konfiguracji. No i potem sobie już wypisujemy, czy mamy reakcję na bieżąco. Widzicie, wypisujemy, jaki jest CPU load, jakie są statystyki na stercie, jak G1 się tutaj zachowuje, widzicie po kolei wszystkie rzeczy, więc możecie tego nasłuchiwać na bieżąco, gdzieś tu będzie jeszcze jakieś physical memory, metaspace, tam nam wyskoczyło, o, kolejna faza garbage collectingu, znowu CPU low, tu mam, o, pamięć fizyczną, więc mam całkowite 32 gigs, na wiecie, minus karta graficzna, już wykorzystuję 26 prawie i tak dalej, więc zamiast nagrać ten plik i analizować go asynchronicznie, offline i tak dalej, można sobie albo u nas w naszym systemie wziąć, napisać, żeby to taki właśnie kawałek kodu nam to analizowało i nie wiem, może wam to wrzucać do Logstasha albo do Greyloga, albo nie wiem, jak coś się za bardzo dzieje, to wysłać nawet maila do admina, jak tam chcecie reagować na te zdarzenia, ale to myślę, że to jest taki mało realistyczny scenariusz pisania tego tutaj, to można sobie, co można sobie zrobić, można sobie napisać takiego własnego agenta i uruchomić go w ramach tego samego procesu, tutaj macie krótką instrukcję, jak to zrobić, albo co możemy zrobić, to mieć sobie taki, odpalić właśnie ten garbage collector, jeżeli was interesuje, tu jest napisane jak, możecie go odpalić z takimi parametrami, i potem to wtedy do TMP, JFR Events, oczywiście na produkcji logów nigdy nie trzymałem w TMP, to jest tylko, wiecie, na potrzeby demo, to rzucamy sobie tutaj do tego katalogu, tam będzie dodatkowo data i tutaj wtedy możemy się po prostu podłączyć, albo podać argument, albo widzicie, o, tylko tu jeszcze JFR Events, jakaś tam data, która wyskoczy, to wtedy sobie słuchać i tak samo będzie wam właśnie wpisywał, co się w tym procesie dzieje, czyli jeden proces te zdarzenia zrzuca na dysk, potem z dysku drugi taki właśnie zewnętrzny monitor sobie te zdarzenia wczytuje i na tej podstawie może reagować. No ja mam bardzo prostą reakcję, jak widzicie, tutaj nie ma za bardzo nic wyszukanego, ja to wyrzucam po prostu na konsolę, a możecie zrobić z tym cokolwiek, zalogować to, wrzucić na bazę danych, na kawkę możecie to sobie wrzucić, co tam, co potrzeba. A czas nas trochę goni, dlatego no, to demo niestety przytniemy, a to myślę, że to DevOpsy, dział DevOps najbardziej byłby zainteresowany chyba tym, jak to działa.
Chyba, że macie wielką potrzebę, to możemy za chwilę do tego wrócić, jeżeli będą jacyś bardzo żądni wiedzy ludzie i będą chcieli siedzieć jeszcze trochę dłużej. Jedno pytanie się pojawiło, Piotrze, od Michała. New Relic implementuje rysowanie wykresów dla JFR Event Streams. Czy masz jakieś doświadczenie z ich rozwiązaniem? Nie. Natomiast wiem, że Ben Evans rzeczywiście siedzi z New Relica, siedzi bardzo w tym temacie, więc jeżeli chcecie bardzo zgłębić, jak to działa, to to jest człowiek, którego należy męczyć, tak. To wiem, że New Relic w tym polu ma, a w tym zakresie ma na pewno doświadczenie. Sam widziałem, sam czytałem jego posty. Super, dzięki bardzo w imieniu Michała. Dobra, Foreign Memory Access API, krótko mówiąc taki inkubator module, jeżeli potrzebujecie sobie, wiecie, teraz będę trochę strzelał z daleka, jakieś takie sparki, hadupy, te rzeczy, nie trzymać rzeczy na stercie, żeby wam ten garbage collector nie rzeźbił i tak dalej, tylko chcecie mieć swój własny kawałek gramu wyodrębniony, którym będziecie zarządzać i tak dalej, to pojawił się nowy sposób na zarządzanie tym, to jest moduł w fazie inkubacji, pojawił się w 14, JEP 367, a mi chodzi o to, żeby pominąć ograniczenia byte buffera, bo byte buffer z tego co każe jest indeksowany, zdaje się integerem, więc nie jesteście w stanie tam za dużo pamięci zaadresować naraz w jednym buforze. I chodzi o to, żeby był safe w przeciwieństwie do słynnej klasy unsafe. Czyli chodzi o to, żeby trochę widzicie, mieć korzyści, żeby to było bezpieczne i nie mieć tych ograniczeń na indeksach, ale żeby też działało a równie przyzwoicie, żeby się tam nie szarpało. A i tutaj mam taki mały kawałek kodu, on jest przypisany w zasadzie z tego JEPa. Czas, czyli to sobie tworzę, zobaczcie, tworzę sobie memory layout i w tym layoutie sobie mówię, że chcę mieć 100 elementów, które mają mieć po 32 bity trzymane tak jak moja maszynka, jak tutaj sobie trzyma natywnie, nie? I tu właśnie var handle, które mamy od Javy 9, czy jest var handle, a chcę go tutaj trzymać, to jest właśnie taka sekwencja tych 100 elementów i patrzcie, że fajnie to oczywiście try with resources, a mogę sobie zainicjalizować te elementy i następnie mogę sobie odczytywać, więc w ten sposób mogę manipulować pamięcią, także mi się tam garbage collector nie będzie wcinał i tak dalej. To jest generalnie, ja wtedy zarządzam i mam pieczę nad tym i tak dalej, i tak dalej, jak sobie to uruchomimy. A właśnie, to jest ta rzecz, jakbyście z czymś takim działali, to się oczywiście nie skomplikuje i nie uruchomi, o ile nie dodacie tego modułu, który to inkubuje, więc tutaj trzeba sobie to dopisać do VM Options, proszę bardzo. Odpalmy jeszcze raz. O, i widzicie, i teraz zadziałało. Teraz mi wpisało, tu mi wpisało rzeczywiście, że to incubator module i wpisało mi tutaj 100 tych elementów, a tutaj te 100 elementów wczytałem, więc widzicie, mogę sobie rzeźbić na ramię poza stertami, stosami i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, packaging tool, też jako incubator module i to jest dostępne zarówno przez API, jak i jako przez wywołania comment. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wiecie, pozbywamy się Pack 2000 Tools i innych rzeczy, a chodzi o to, żeby dało się budować obrazy, że nie wszyscy mają taki luksus, że wiecie, dostarczycie im jarkę i a spoko jarka ich urządza. Niektórym trzeba zrobić normalny program, wiecie, że pani Jadzia czy pan Miecio weźmie sobie dwa razy kliknie, normalnie program zainstaluje na Windowsie i tak dalej. I takie coś potrzebujecie mieć, nie? Taki instalator na przykład na MSI, na Windowsa, albo na Linuxa potrzebujecie mieć RPM-a albo Deba. I to właśnie robi Packaging Tool, czyli ma budować takie natywne paczki dla różnych systemów. Nie ma tam żadnych cross-buildów, w związku na przykład na Linuxie zrobicie tylko na Linuxa, a na Windowsie zrobicie tylko na Windowsa, a nie żadne tam, wiecie, że jeden system macie i wybuduje wam paczki na wszystko, tak dobrze to nie ma. Nie ma tam żadnego GUI, to jest tylko CLI. I tutaj akurat instrukcje do tego, jak was bardzo interesuje, to się znajduje w Tick README. Ja zobaczę, czy ja to mam, ale generalnie, dobra, możemy to sobie odpalić, bo dlaczego nie? Zobaczmy sobie to, wejdźmy do terminala. Tak, aha, i teraz będzie Java version. A tu mam 11, a tu mam Java version. Tu też mam 11, dobra, dodamy sobie SDK list Java szybciutko.
i SDK lives, przepraszam, use Java i tam było chyba 14.01, co tam dalej było? 14.01 myślnik open. Tak, więc w tym celu się szybko przyłączam na dole 14, bo ona jest wymagana i teraz sobie wklejam te śliczne moje komendy. O, jeszcze raz, przerdąsik. Dobra, chodzi o to, że wejdźmy do target. A tu już miałem z poprzedniego wywołania. Dobra, ale możemy zrobić sobie mvn wrapper clean. Wyczyścimy. Jak widzicie, targeta oczywiście nie ma i teraz sobie spaczkujemy to w Mavenie. Wejdziemy sobie do targeta, skopiujemy sobie nasz artefakt do katalogu lib, gdzie również trzymam wszystkie nasze zależności i na końcu odpalę sobie jpackage, jak tu kliknę i to chwileczkę będzie mieliło. Oczywiście pokazuję, że robi nam tutaj ten inkubator, wykorzystuje ten moduł w fazie inkubacji. I co nam ten moduł zrobi? Zrobi nam tego deba, no tylko nie chcę tu za bardzo, wiecie, psuć inicjatywy, a to w międzyczasie, o, właśnie nam zrobił, dobra. To jak popatrzymy do środka, bo ja jestem w targecie, no sorry, oczywiście to nie mogę zadziałać, ale widzicie, wygenerowaliśmy w ten sposób niejako kolejny artefakt, to jest właśnie paczka deb, która nam elegancko zainstaluje Javę i wszystko, więc co chcecie zrobić, prawdopodobnie to chcecie, jeżeli taki kanał dystrybucji będzie was urządzał, to chcecie najpierw sobie zrobić JLinka, więc mieć swoją fajną wersję dopasowaną do waszych potrzeb JVM-a, żeby tam nie pchać, wiecie, tych dziesiątek, a nawet setek megabajtów niepotrzebnych danych, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Czyli macie takiego prostej JDK, następnie puszczacie to przy pomocy jpackage i na, ja mam tutaj akurat Ubuntu, to sobie wygenerowałem, prawda, deba, ale na Fedorach sobie wygenerujecie RPM-a, na Windowsach sobie wygenerujecie MSI, tam są jakieś dodatkowe zależności na Windowsach. Ja trochę nie wiem, nie chcę mi się babrać, ale da się to zrobić, czyli właśnie taki natywny pakiet. Następny etap naszej dzisiejszej podróży, non-volatile map byte buffers. Kolejny deb. Tak, i o to chodzi, żeby też mieć dostęp do NVM-ów przez map byte buffers. Tam brakuje dosłownie tylko paru rzeczy, brakowało i to oczywiście działa tylko na Linuxach, w takich architekturach, bo tam chodzi o odpowiednie polecenia czy instrukcje na dostępne w CPU i tylko dostępne w kernelach Linuxa, ale krótko mówiąc, jak odpalicie, czy macie potrzebę zarządzać swoimi NVM-ami przy pomocy map byte bufferów na Linuxach 64-bitowych, to jest to już możliwe od Javy 14. Kolejna rzecz, oczywiście jako experimental feature, to pojawił się garbage collector ZGC na Macu i na Windowsie. Z tego co wiem, to na 15 ZGC i Shenandoah mają być dostępne już wszędzie normalnie produkcyjnie, więc wiecie, grzejcie już po prostu silniki, bo warto, szczególnie jeżeli macie bardzo duże sterty i potrzebujecie mieć małe te fazy, kiedy jest wszechświat blokowany. Tak, to są te właśnie jepy. A kolejny jep to, no już że tak powiem, szykują się panowie do tego, żeby Solaris, te buildy Solarisowe i Sparkowe już tak powoli odmiatać, bo się okazuje, że praktycznie nikt z tego nie korzysta, a utrzymywanie tego kosztuje ich dosyć dużo wysiłku, więc po prostu sayonara i tego nie będzie już niedługo. Tak samo jest już deprecated ta kombinacja Parallel Scavenge i Serial Load GC. Z kolei co wyleciało, to wyleciał Concurrent Mark Sweep, więc jeżeli bardzo chcecie coś uruchomić sobie z Concurrent Mark Sweepem, nie wiem, jak kojarzycie jeszcze może uruchamianie, gdzieś to było, o właśnie w ten sposób, o, możemy sobie uruchomić, bo dlaczego nie, uruchommy sobie jakiś prosty nasz programik, który mieliśmy wcześniej, o, ten Garbage Generator, bo dlaczego nie. Uruchomimy go sobie i teraz damy sobie JVM Options, że chcemy cały czas Concurrent Mark Sweepa. Odpalamy to. A wróć, odpaliłem nie to, co trzeba. Ostatni proces. To widzicie, krzyczyło Ignoring Option Use Concurrent Mark Sweep. GC Support was removed in 14. Więc już sobie nie po Concurrent Mark swapujecie. Mówiąc krótko. Od 14. Tak samo wyleciały te właśnie narzędzia Pact 2000, te, co miały pakować lepiej niż jary, niż zipy, wiecie, wszystkie Java Web Starty, te rzeczy, to po prostu no, już nie ma. Jest więcej ciekawych rzeczy.
Metoda is interrupted na wątku teraz działa tak, że jest zawsze dostępna, w sensie zawsze wam mówi, czy wątek jest przerwany, czy nie, bo interrupt teraz będzie łapał przerwania również na wątkach, które nie, w dużym skrócie telegraficznym, to jest delikatne kłamstwo dzieci, które nie zostały nawet uruchomione, albo które są już zatrzymane, więc wcześniej to się trochę różniło. Metody suspend na wątku resume są deprecated for removal i to pięknie widać. Pokażmy sobie ten kodzik, wejdźmy do varia. Więc zobaczcie, jest taka piękna czerwona krecha. Więc jeżeli, nie wiem, jakiś kod macie, który jeszcze z jakiegoś mrocznego powodu wykorzystuje resume czy suspend, to już macie tu, że to jest deprecated for removal, więc no to może w przyszłości nie zadziałać, także zalecam bardzo się tym już zająć, już chyba czas najwyższy, bo nie sądzę, czy może to dojedzie do 17, ale myślę, że wątpię, nie wiem, nie ma żadnych przecieków, natomiast właśnie ten kod trochę inaczej działa na Java 12 i na Java 13, wejdźmy sobie do jakiegoś normalnego terminala dla ludzi. Tak, powiększmy to i spróbujmy sobie odpalić, jakie mam tutaj Java. Java version. Tutaj mam 11. Dobra, odpalmy sobie JShell'a. Tutaj mam JShell'a. Skopiujemy ten kawałeczek kodu. Copy. Wklej. O, i widzicie, tutaj krzyknął, że jest false i jest false, mimo że zrobiłem interrupted, ale zrobiłem interrupt na wątku, który jest niewystartowany, więc on tego zgłoszenia nie zapisał i dlatego tutaj cały czas twierdzi, że jest interrupt, że nie jest właśnie ten wątek przerwany, że nie odebrał żądania zgłoszenia. Natomiast jeżeli sobie wejdziemy do SDK list Java SDK use Java, o tak, 14.01, sobie odpalimy teraz JShell od 14. JShell, polecam wam w ogóle bardzo JShell, naprawdę zgrabne narządko do takich testów. Teraz sobie to wkleję. Zobaczcie, że po pierwsze inaczej mi to wkleiło jako blok, ja w sumie przegapiłem moment, w którym momencie to się stało, nie wiem czy w 12, czy w 13, czy w 14, ale tak teraz wkleję jako blok. No to jest różnica, że mimo, że wątek, widzicie, się nie wystartował, to tutaj to pierwsze wywołanie jest false, ale wywołałem to interrupt tutaj, dlatego on tutaj w tym momencie przy tym interrupted wie, że on był przerwany, mimo że nie jest wystartowany. No więc taka jest subtelna różnica teraz przy przerywaniu wątków. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście są aktualizacje do Shenandoah, Epsilon, Perl, GCs. Teraz jak mamy klienta DNS-ów, to można również podać mu timeout na soketach TCP, a nie tylko na soketach UDP, jak to dawniej, czy prawie, że od zawsze bywało. Oczywiście są nowe certyfikaty, są zmiany w Java Security, wiecie, komuś jakieś root CA wygasło, takie rzeczy, to się zawsze pojawia, co każde wydanie Javy. Poprawiono formatowanie walut, liczb i adresów IP, z tego co pamiętam, to adresy IP wersji 6, liczby to chodzi typu tam, wiecie, 2 miliony, żeby dobrze wypisywało po polsku takie rzeczy. No i teraz jak tworzy się archiwum CDS, czyli Class Data Sharing w Java 14, to jak tam się trochę za dużo nakonfiguruje, się okaże, że tam tych jarów nie ma, to, że tak powiem, on nie przerywa, tylko po prostu po cichu pomija od Java 14, więc cały czas widzicie, są usprawnienia do CDS-a czy App CDS-a. Chłopaki tutaj nie ustają i bardzo dobrze, bo to jest świetny sposób na przyspieszenie czasu uruchamiania naszej aplikacji. Oczywiście jest dużo, dużo więcej różnego rodzaju zmian. To jest kawałek maila Marka Reinholda, wysłanego właśnie ponad miesiąc temu, gdy wydano Java 14. Wielu ludzi, winnych lub niewinnych, ale wielu ludzi właśnie dowiozło dla nas Java 14, dowozi kolejne wersje co pół roku, więc no, należy im się przynajmniej uznanie z tego tytułu. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. Ja mam taką do was serdeczną prośbę. Nie dotyczy ona tylko tego spotkania, ale zawsze, za każdym razem dawajcie każdemu prelegentowi informację zwrotną. Dzisiaj nie przyślecie, nie podacie mi karteczki, a dlatego zrobiłem dla was taką prostą ankietę anonimową. Nie wiem, chyba że warszawski JUK ma jakiś inny sposób na zbieranie informacji. A jeśli nie macie, to wypełnijcie, ona jest naprawdę anonimowa. No chyba że ktoś woli, prawda, nieanonimowo z podniesioną przyłbicą, nie ma sprawy, wyślijcie mi w takim razie DM-a na Twitterze albo na Telegramie, czy jak tam kto woli. A tutaj macie sznurek do prezentacji.
Tu jest sznurek do kodu na GitHubie, kod jest open source, możecie go sobie wziąć, sklonować, macie jakieś pytania, to również mnie pingajcie w zakresie tego kodu, dlaczego nie, chętnie odpowiem. Jeszcze raz odnośnik do kodziku i jeśli mamy jakieś pytania, to chyba ostatnia szansa dzisiaj. Jest jeszcze kilka pytań, raczej bardziej ogólne, więc zacznę od jednego dotyczącego ostatniej części prezentacji. Czy nowa Java tworzy jakieś inne paczki, jak na przykład RPM od Red Hatów? To jest pytanie ode mnie. Tak, znaczy nie tworzy tego sama Java, tylko właśnie ten JPackage. Jeżeli odpalisz sobie system jakiś Red Hatowy, tam jeszcze nie sprawdzałem ich, dawno w sumie nie pracowałem, ale to taka jest koncepcja, że odpalisz Fedorę, CentOSa albo Red Hata, to są te systemy, które natywnie tworzą RPM-y, to tak JPackage na tych systemach stworzy ci RPM-a. Przy czym to jest właśnie taki RPM bez żadnych wodotrysków, tylko tam wpakuje przygotowaną Javę, twój przygotowany kodzik i będzie taki RPM, że ktoś, kto nie ma żadnych zależności, nie ma Javy, weźmie, odpali, uruchomi to. Super. Pojawiło się pytanie, gdzie można znaleźć listę zmian między 14 a 14.01, ale to pytanie uzyskało już odpowiedź w komentarzu pod tym pytaniem, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Aha, tak. I najbardziej ogólne pytanie, czy kolejne wersje Javy dają tak dużo, żeby warto było zacząć migrację z 8 już od jutra? Znaczy powiem tak. Migracja z 8 do przynajmniej 11, to jest rzecz, którą należało zrobić nie jutro, tylko dawno, dawno temu, bo jeżeli ktoś tego nie zrobił, to przepala po prostu całą masę pieniędzy. I to nie chodzi tylko o to, że tam się ludzie nie nauczą, że tam może jest dodatkowe kolektory, nowe metody na optional i tak dalej. To są, że tak powiem, smaczki, to jest lukier, to są wisienki na torcie. Co jest istotne na przykład, to Java na przestrzeni wersji 9 i 10 wprowadziła bardzo dużo zmian, dużo lepiej działa z dockerami. Od Java 9 mamy compact strings, więc jeżeli mamy napisy takie właśnie, nie tak jak ja mam na przykład nazwisko przybył, więc jest eł, więc to wyklucza. Jeżeli byłby tylko napis z moim imieniem Piotr, to nie zajmie on 10 prawda, bajtów, ten sama ta tablica znaków, tylko zajmie 5. W związku z tym dużo mniej wam zażre RAMu, dużo mniej garbage kolektor będzie musiał w związku z tym rzeźbić. Kolejne rzeczy, garbage kolektory są trochę backportowane, szczególnie Red Hat, tutaj Shenandoah backportuje, jeżeli chcecie tam z Adopt OpenJDK korzystać, to nie powinno być z tego tytułu szczególnych problemów, ale to zawsze się dzieje z jakimś opóźnieniem i tak dalej. I naprawdę ja rozumiem, że są kwestie typu niektóre frameworki bardzo stają okoniem i nie mogą przejść, szczególnie z powodu Sun, Miss, Can, Save i tak dalej. No i szczerze współczuję takim ludziom, projektom, firmom takim współczuję. Natomiast no moim zdaniem odwlekanie migracji z 8 przynajmniej na 11 to jest proszenie się o kłopoty. I to jest, wiecie, to jest zaciąganie naprawdę potwornego długu technologicznego i co mnie tak trochę to bawi, to nawet jak widzę takie ogłoszenia o pracy, wiecie, tam przewijam kciukiem czasami i widzę takie ogłoszenie, że ktoś poszukuje programisty do Java 8, to mnie od razu się takie, wiecie, sedowanie włącza w głowie, szuka programisty Cobola. Bo to już jest po prostu, no już nawet bootcampy mają Java 11, ludzie, no czas najwyższy, no także czy przeskakiwać z 11 na wyższe wersje, to o tym mówiłem na początku, tu jest kwestia bardziej taka, wiecie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i to naprawdę to zależy i to może się wam nie opłacać, jeżeli macie jakieś wielkie behemoty i tak dalej, jeżeli macie jakieś małe, fajne mikroserwisiki, które możecie szybko właśnie czego podbić do wyższej wersji albo już teraz będziecie mogli w jakimś sensie korzystać z tych preview features i macie naprawdę dobre mikrousługi, dobrze popisane, poizolowane, no to w sumie można by było myśleć, że warto spróbować, nie? Natomiast 11 moim zdaniem należy przejść do tego bardzo. Myślę, że podobne pytanie, które jest trochę rozwinięciem. Czy junior powinien się uczyć już Java 14, czy na razie może skupić się na Java 8? To jest pytanie od Sławomira. Drogi Sławku,
Ja tu nie chcę wstawiać żadnego mema z żadnym papieżem, ale myślę, że musi. I to nie, że może nie tyle bardzo, że czternastki, to nie o to chodzi, że masz, wiesz, wymiatać i na przykład nie bawią, ale to szczególnie juniorów właśnie dotyczą te rozmowy rekrutacyjne, że takie tam nie ma, pokaż kodku, co masz w środku, tylko czy masz w głowie kompilator Java i czy ten kod się skompiluje na 13, czy skompiluje na 14, ha, i jakie tam trzeba moduły dodać i tak dalej. To świadczy tylko o tym, że po prostu rekrutujesz się te głupie firmy, nie? A moim zdaniem, która nie wie, o co w tym sporcie chodzi. Natomiast no, moim zdaniem warto przynajmniej czuć bluesa, te podstawowe rzeczy warto wiedzieć, że switch expressions po 11 się pojawiły, te właśnie text blocks, że się pojawiają rekordy, że coraz bardziej to się będzie wzajemnie zazębiało, że takie te drobne smaczki jak instance of z pattern matchingiem, czy te, jeżeli macie dużo takich null pointer exceptionów i nikt nie wie, dlaczego są te wyjątki, no to może warto sobie to też z tego powodu 14 wrzucić, jeśli wam to nie rozwala runtime. Więc moim zdaniem, no, junior powinien jak najbardziej dążyć do tego i tak jak właśnie mówię, wiem, że bootcampy już się poprzestawiały przynajmniej co po niektóre co lepsze na 11. No tyle wiem, że niestety świat akademicki, jak jest Java 8 i są lambdy, to jest, że tak powiem, nieźle jest, nie? A więc no, w wielu aspektach nie jest dobrze, w wielu aspektach trochę współczuję juniorom, no ale co zrobić? Dzięki bardzo za odpowiedź. Wydaje się, że to wszystkie pytania, które miały zostać skierowane do ciebie, tak jak wspominałeś, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu bezpośrednio do ciebie lub możecie pisać do nas, już piszę w warszawa.pl e-mail do nas. A podesłałem link na czacie, jest link do twojej ankiety. Na dole pod ekranem jest przycisk do naszej ankiety. Możecie wypełnić tylko jedną z tych ankiet. Tak, scalimy, wyciągniemy wnioski na przyszłość, zobaczymy, z czym to się i co było tak, a co było jeszcze do popracowania w naszej prezentacji. A dziękujemy ci bardzo serdecznie za dzisiejszą prezentację. Dziękujemy wam wszystkim za uczestnictwo w naszym spotkaniu. To nagranie, mamy nadzieję, że jeżeli okazało się, że wszystko nagrało się w dobrej jakości, znajdzie się na YouTubie możliwie szybko, chociaż po ostatnim incydencie nie będziemy obiecywać. Pracujemy z Kubą Pilimonem, naszym poprzednim prelegentem, nad tym, żeby jego nagranie się pojawiło w dużo lepszej jakości, niż zostało faktycznie nagrane. Więc tutaj mam nadzieję, że pojawi się szybciej, ale no, niczego niestety nie możemy obiecać. I cóż, mogę powiedzieć więcej. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uczestnictwo. Piotrze, dziękuję tobie za twój wkład. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia już niedługo i tak, zostańcie w domu, trzymajcie się, korzystajcie z wiosennego słoneczka. Tak. Do zobaczenia. Papieru, makaronu i udanych migracji, tego wam życzę. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Cześć.